Jesteśmy na żywo. Konrad Kluczkowski jest naszym gościem w programie Włodek Markowicz On Air. Audycja sponsorowana jest przez Włodka Markowicza. Dobry wieczór. Włodek Markowicz sponsoruje tę audycję, bo nikt nie chce za nią na razie zapłacić, ale jakbyś chciał się dorzucić, Konrad, to ja bardzo chętnie. Ale to się zmieni, tak? Masz taki plan, żeby znaczy, za jakiś czas. Fajnie by było. Na przykład, wiesz, cokolwiek, to może być cokolwiek, to może być doniczka z IKEA, to może być woda, ale jakbyś tak pomyślałem, jakby tak zapraszając gości, powiedzieć im, że audycja jest non-profit, pro bono i żeby oni się dorzucali do niej. Możesz tak jak zawodnicy MMA albo bokserzy, w sumie w Polsce to jest charakterystyczne, czyli goście niby wychodzą bez koszulek do ringu, czy tam do klatki, czy do oktagonu, ale są cali wydziarani takimi tatuażami z henny i tam mają... Maspek z Wadowicy, albo... To jest. A no tak musi mi się wydaje. Henny, bo jak... Albo tam piwo Wojak. Mogę się gdzieś na szyi. Mogę mieć taki więc tribal na szyi z logiem na jak przykład. Jak zaprosisz mnie następnym razem, to wcześniej dostanę tam słoik henny i będę miał sobie coś wymalować, rozumiem. No tak. Ale ładnie by mi było z tym tribalem, tak mi się wydaje. Nie wiem. Konradzie, bardzo mi jest miło, że przyszedłeś się do nas i ludzie cię mogą oglądać i poznać, bo ja już cię troszkę znam. Czy będzie miło, to się okaże. Będzie miło, bo jesteś miłym człowiekiem pokornym, człowiekiem zadumy, człowiekiem określanym jako sumienie, bądź też biskup polskiej blogosfery, to zamiennie bywa używane w zależności od przez osoby. Przez złośliwych ludzi. Czemu złośliwych? To jest bardzo miłe określenie. I chciałbym przypomnieć wszystkim, Konradzie, że kiedy my się pierwszy raz poznawaliśmy, o czym mówiliśmy pół godziny temu, jeszcze przed wejściem... Bardzo brzydko o tobie pomyślałem. Bardzo brzydko o mnie pomyślałeś, kiedy pierwszy raz... Nie bardzo brzydko, no jakoś tak w miarę normalnie. Kiedy pierwszy raz mnie zobaczyłeś, to było kiedy? Trzy lata temu, cztery? Trzy lata temu. To było Blog Forum Gdańsk. 2014. A, 14, no tak. Dobra. Czyli niecałe. Albo nawet 2015. I mnie pierwszy raz Konrad zobaczył, to pomyślał, że jestem bucem. Nie bucem. Nie, że jesteś fiutkiem. To powiedziałem, że to jest jeszcze gorsze niż jakbym był bucem, bo bycie bucem to jest takie usprawiedliwione, no bo taką masz naturę, jesteś niemiły dla innych. Nie, no. A bycie fiutkiem to jest takie, nie stać cię jeszcze na tyle, żeby być bucem, tak, nie masz tyle odwagi, tak, żeby być takim totalnym bucem, powiedzieć tak komuś, o, wiesz, tu spadaj. Tylko tak, chcesz być taki zadziorny. Fiutek ale... to jest ktoś, kto aspiruje do bycia bucem. Dokładnie o tym chodzi. Widzisz, jak ty potrafisz kondensować i dlatego właśnie zaprosiłem Konrada, bo on potrafi kondensować. Więc zastanawiam się, jak tak skondensujesz, tak zapełnimy 2 godziny rozmowy. Godzina. Nie, 2 godziny. Konrad, obiecałeś mi, ja cię później odwożę do domu i jesteś przy dwie okazji godziny. Ale wiesz co, jak już użyliśmy brzydkich słów, to wyjaśnimy twoim widzom, naszym dlaczego widzom, tak było? Co się wydarzyło. Proszę bardzo. Ja opowiem to. Więc wracaliśmy z Gdańska samolotem do Krakowa z przesiadką w Warszawie i okazało się, że samolot z Warszawy do Krakowa nie wyleci bez mgła. Tak. Więc i to była grupa ludzi poszkodowanych. Nam wszystkim zależało, żeby się dostać do Krakowa, więc solidaryzowaliśmy się w tej sytuacji. I Włodek zostawił całą grupę, jak już załatwiliśmy sobie hotel i stwierdził, że nie poczeka na innych, którzy jeszcze przechodzą przez tą procedurę załatwiania noclegu. Tak było. I poszedł sobie po tak prostu. Było. Tak robiłem zawsze. I dzisiaj też bym tak zrobił. Zapytaliśmy cię, ja cię chyba zapytałem, czy nie poczekasz na nas, a ty powiedziałeś, że nie i poszedłeś. Tak. Zapytaliście i ja powiedziałem, że nie. Tak. Tak. A wy co robiliście takiego ważnego, że ja was olałem? Dwie albo trzy osoby stały jeszcze w kolejce po swoje vouchery. Arlena widzi, jak to ogląda, to zaraz będzie krzyczeć na mnie. Takie karty do hotelu. Że można, a to... Dwie, trzy osoby czekały na resztę, a ty nie czekałeś, tylko poszedłeś sam. I to jest to, co mnie robi tym fiutkiem? Że nie poczekałem na ludzi? Wiesz co, no, jest grupa ludzi, którzy znajdują się w sytuacji nieprzyjemnej. A czemu nieprzyjemnej od razu? Razem. W Warszawie? No, w hotelu? No, za darmo? To jest chcieliśmy, środek nocy, chcieliśmy być w Krakowie. Mój tata miał mnie odebrać z lotniska i musiałem dzwonić do niego, zawrócić go w połowie drogi. Rozumiem, na przykład. No to ma, więc to generuje pewne kłopoty. Tam generuje, tak. I chcieliśmy razem dostać się do tego hotelu i zostawiłeś. Dobra, Konrad. Przyjaciół. Konrad, w potrzebie. Po pierwsze, przyjaciół to jest bardzo mocne słowo i ludzie nim nie szastają, chyba że Włodek Markowicz w swojej nazwie programu. Bo to, że ludzie nie wiedzą, bo teraz zmieniłem nazwę, teraz Włodek Markowicz On Air, wiesz o tym? Tak. No. A wcześniej był Włodek Markowicz i przyjaciele. I stwierdziłeś, że jak zapraszasz Konrada Kluczkowskiego, to już nie może być słowo nie, przyjaciele właśnie, w nazwie właśnie programu. Inaczej, jak zapraszam ludzi, których znam, to nie mam problemu mówić, że przyjaciele, ale wiem też, że będę zapraszał ludzi, których nie znam i nawet nie lubię. Kogo zaprosisz, kogo nie lubisz? Nie chcę zdradzać, bo... Czyli brak odwagi cywilnej. Nie, bo on wtedy będzie wiedział, że go nie lubię. Okej. Okay. A chcę, żeby to było w miarę...
Zresztą inaczej. Ja nie mam tak, że ja kogokolwiek nie lubię. To było źle powiedziane. Poważnie? Ja naprawdę nie mam osoby. I miałem napisać na Twitterze ostatnio wpis, który miał brzmieć bardzo krótko. Nienawiść jest mi obca. I pomyślałem, że mi zawsze była nienawiść obca. Ja nigdy nikogo nie nienawidziłem. Nigdy nikogo nie nienawidziłem. Nie nienawidziłem. W każdym razie nienawiść jest mi obca. Nigdy nie miałem uczucia nienawiści do nikogo. Miałem zazdrość. Okej, okay. Ale nie miałeś takiej nienawiści nawet przez chwilę, że jesteś na kogoś wściekły i życzysz mu źle przez ułamek sekundy? Ja automatycznie, kiedy ktoś mi robi coś złego, automatycznie mi się, na przykład on mnie za to nie lubi, pojawia mi się w głowie, że on albo nie wie, co robi, albo go boli coś i to, co on robi, jest tylko wyrazem tego bólu. No rozumiem, ale to jest, ja mam bardzo podobnie. Nie wierzę w złych ludzi. Myślę, że źli ludzie to ludzie bardzo skrzywdzeni. Często bez takiej refleksji, bez samoświadomości, że oni cierpią. Tak. Natomiast bardzo często, ale to już jest taki ciąg dalszy i pewna refleksja, która następuje po emocjach, które często mi się pojawiają wobec innych ludzi. Czyli mówisz o takiej pierwszej reakcji, jak ktoś mi zrobił coś złego, czy kogoś nienawidzę. Tak, i ona jest okej. Okay. Znaczy, ja myślę, że widzisz, myślę, że na tym polega sztuka mądrego życia. Że mam to że czuć? Pozwalamy sobie ale ja na nie wszystkie uczucia i wszystkie emocje. Nie jedź mi tu psychologom, proszę mi tu nie robić analizy w moim studiu, bo to ja tu ustalam reguły i wiesz, i ja sobie, nie, tak naprawdę to bardzo chętnie analizę i przyjmę. To teraz nawet cytuję Jacka Santorskiego, z którym robiłem wywiad niedawno i on użył takiego zdania, że sztuka mądrego życia polega na tym, że pozwalamy sobie na... Myślałem, że mnie chcesz pomijać. Nie, bo masz za wysoko, proszę. Że sztuka mądrego życia polega na tym, że pozwalamy sobie na wszystkie uczucia i na wszystkie emocje. Zgadzam się, 100%. Najważniejsze jest to, żeby w pewnym momencie nastąpiła taka refleksja i co dalej. Bo to, że nie wiem, ktoś na ulicy mnie zdenerwował, bo zajechał mi drogę i mam taką pierwszą reakcję. A to mi się zdarza. Mam taką pierwszą reakcję, no co za członek męski? Fiutek. Gorzej. To już taki... Członek męski. Tak, ale... Taki... Ale to wypowiadasz na głos, czy myślisz w głowie? Różnie. Czyli wypowiadasz czasem na głos? To pewnie. No, nie zawsze to śmieszne, jak ludzie na głos coś mówią do nikogo. W sensie, no do kogo ty to mówisz? Do siebie tak naprawdę. Artykułuje złość i to jest okej. Okay. Okay. I wiesz, natomiast byłoby bardzo źle, tak. Gdybym zajechał facetowi drogę, tak. Wysiadł z samochodu, wyszarpał go z auta jak w grach komputerowych, powiedział mu to wprost, obraził jego żonę i urwał lusterko. No to mój brat tak kiedyś zareagował na wyrost, moim zdaniem na wyrost, bo coś tam gdzieś wjechał, chyba źle wjechał, bo ja nie patrzyłem i ktoś zatrąbił na niego. A jego oburzyło to, że on zatrąbił i pokazał mu faka. I to gdzieś kumam, no bo to normalne pokazać faka czasem komuś. Tylko, że tamtą osobę też to wkurzyło. A moim zdaniem to już jest trochę nadmiarowe. No ja bym nigdy nie pokazał faka. Nie? I przychodzi coś... I to było na światłach. Czyli gość wyszedł ze swojego auta na światłach, jak inne auta jeździły, podszedł i mówi wyrwać ci tego paluszko, synku, czy coś takiego, bo starszy. Więc takich rzeczy nie robię. Robię wręcz odwrotność, co się ze mnie Monika czasem śmieje, że mam czasem takie... Jak jadę, to mam taką fazę, że wszystkich puszczam. Jestem najlepszą osobą na świecie, będę teraz wszystkich puszczał. Okej. I czasem przeginam i na przykład puszczam ludzi, jak mam zielone światło. To jest potencjalnie niebezpieczne, bo inni kierowcy mogą być zorientowani. Znaczy, powiedziałem czasem, a raz mi się to zdarzyło. Okej. Ale to fajnie brzmi, jak powiem czasem, bo to wtedy buduję taką historię. O, Wodek jest głupi. Co jest na pewno na moją korzyść. Konrad, żeby cię zajawić ludziom, którzy cię nie znają, bo wiesz, no biorę przypuszczam, typa, że są tacy, tak. Biorę typa w okularach, w jakiejś bluzie, sadzam go. Konrad to jest bardzo utalentowany człowiek, który nie ma problemu dziękuję z akceptowaniem tego. Czy ty naprawdę myślałeś, że ja nie myślę o tobie, że jesteś utalentowany? Nie, podziękowałem za komplement, przyjmuję go. Ale to zabrzmiało tak, dziękuję ci bardzo, tak odebrałem w tym... Taką szczerą chęć podziękowania. Tak dziwnie tak. To szczery było. Znaczy, ja rozumiem, że ten komplement był szczery. Ty uważasz, że jestem utalentowany? Tak. Ja też tak myślę. Tak, ale zaraz potem mogłem powiedzieć, że talent jest gówno wart. Liczy się ciężka praca i dlatego Konrad właśnie dużo pracuje. Bardzo mnie to cieszy, bo ta jego praca popłaca. Nie tylko w postaci wyświetleń. Kurde, ty masz strasznie dużo wyświetleń na tych swoich tekstach. Kupujemy. Kupuję, no właśnie, to w Turcji kupuję, albo w Indiach, tak?
Za wszystko, co zarobi z nagród, to wydaje potem na... Burkina Faso, tam z Burkina tam jest najtaniej. Wydaje potem na wyświetlenia, ale też masz te statuetki z Blog Forum 3 i masz nagrodę. Dwie, z Blog Forum 2. Nie, trzy, a z Blog Forum 2, z tak. Bloga Roku, przepraszam, 3. Jezu, ty masz z Blog Forum 2, z Bloga Roku 3 i z Newsweeka jedną imienia Teresy. Newsweek, Newsweekiem, to jest też konkurs organizowany przez Fundację Teresy Turańskiej, świetnej dziennikarki. I to jest ważna nagroda. W tym, tak zawodowo. Tak. A, bo w takim wymiarze dla mnie, że coś wniosło, to moje myślenie o sobie na przykład. Bo to taką, jak to? Co zmieniło? Skończę tylko mi, że zawodowo to, na dzień dzisiejszy nagroda imienia Teresy Turańskiej jest najważniejsza, dlatego że to jest moja pierwsza nagroda dziennikarska, a nie blogowa. Aha. Ale za bloga. Za reportaż. A za reportaż. A gdzie ten reportaż się pojawił, to już jest wtórne. No i ten reportaż. Komisja konkursowa dostała ten reportaż chyba wklejony w ogóle w treść, w wiadomość. Ale to ty musiałeś się zgłosić, czy oni cię znaleźli? Moje wydawnictwo mnie zgłosiło, Zielona Sowa. A wiedziałeś, że wiedziałeś, bo widziałem. Tak, tak. Znaczy, no, rozmawialiśmy o tym i. Okay. Spoko. A mam też satysfakcję drugiego rodzaju, że nie obraziłem się rok temu, kiedy rok temu zgłosiłem się sam do tego samego konkursu. I nie przyjęli. Nawet nominacji nie miałem. A z czym przyszedłeś? Może z jakimś. Z wywiadem z Robertem Rientem. No to właśnie. A to ten co tak, czytałem. Tak, ten, który tak. Dzisiaj określił, że jest słaby. A, że nie, że jest słaby, tylko że dzisiaj zrobiłbym go inaczej, lepiej. I to naturalne, bo ten wywiad powstał 2 lata temu. No to przez 2 lata tememu, jak pracujesz nad czymś, rozwijasz się zawodowo, poznajesz ludzi, którzy się tym zajmują, czasami lepiej niż ty, no to raczej niemożliwe, żeby nie nastąpił jakiś postęp. Czytałem ten wywiad właśnie dzisiaj. Dzisiaj go poznałem. To polecam. To jest na blogu haloziemia.pl. To jest właśnie nazwa bloga Konrada. I tekst jest o gościu, który wychodzi z tej sekty, z sekty nazywanej Świadkowie Jehowy. Z religii. Z sekty, to są jego słowa. Okej. Okay. Ale to zauważ, że jak ja mówię sekty, to jest mówione tak trochę... W cudzysłowie i z ironią, rozumiem. Więc to nie traktuj tego na serio. I tak miałem takie przemyślenia po tym tekście, że on był tam długo, potem już nie był. Od urodzenia. Tak. I zaczerpnął wolności poza sektą i stwierdził, że ta sekta jest bardzo zła. I myślę, że to jest takie bardzo typowe właśnie, że jak tylko wychodzisz z czegoś, co cię ogranicza, na przykład rodzice, w pewnym sensie spod skrzydeł kogoś, kto cię tam trzyma i gasi i nie możesz robić tego, co tak naprawdę chcesz, nie możesz się wyrażać, to jak tylko się z tego wyrwiesz, to pierwsze co, to nadajesz na rodziców, czy tam właśnie na sektę. I że może ten wywiad był, kiedy on był prowadzony w kontekście tego, kiedy wyszedł, a kiedy był wywiad? Sporo, nie potrafię powiedzieć, ale to perspektywa kilku lat. Czy ty się chętnie dzielisz swoimi przemyśleniami na temat swoich wrażeń odnośnie Świadków Jehowy? Bo jestem bardzo ciekawy tej religii. Wiesz co, ja bym nie chciał recenzować swojego rozmówcy. To byłoby... Nie, już absolutnie zostawiamy rozmówcę, tylko mówię o tym, co... Wiesz co, na podstawie wiedzy, którą zgromadziłem w rozmowie z Robertem, tak. Ale też przygotowując się do tej rozmowy, to mam takie poczucie, że ta organizacja... Tylko szczerze, Konrad, wiesz, to ludzie czekają na szczere wypowiedzi. Nie, no szczerze, takie... oczywiście, że szczerze. Bez poprawności politycznej, Konrad, gadaliśmy o tym dzisiaj, bez poprawności politycznej. Poprawność polityczna jest w porządku, tylko jeśli wiemy, czemu ona służy. Służy temu, żeby nie ranić innych ludzi, wtedy, kiedy to nie jest konieczne. No więc na podstawie mojej wiedzy, bo być może ja widzę tylko pewien wycinek rzeczywistości, ale na podstawie zgromadzonej wiedzy, przeczytanych książek, kilkudziesięciu wywiadów... Wystarczy z tą asekuracyjnością, tak. Na dzisiaj mam taką ocenę organizacji Strażnica, czyli Świadków Jehowy, że jest organizacją, która szkodzi. Tak myślisz? Tak. Ale ona jest uznana przez Kościół jako jedna z tych, okej, to jest legit, szanują i wierzą w Jezusa. Jaki Kościół? Katolicki. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, nie sądzę. Szczerze nie sądzę. Że chyba tak. Nie sądzę, nie. Myślę, nie, tak ma statusu, wiesz, nie ma statusu kościoła protestanckiego na przykład, więc nie. Myślę, że wiesz co, nie chcę skłamać, trzeba to sprawdzić, ale intuicja podpowiada mi, że Kościół katolicki i Świadków Jehowy uznaje za sektę. Bo trudno się z niej wyrwać i mają ograniczone, znaczy określone zasady, które trzymają ludzi, że tylko to jest dobre. I nic poza tym. Robert się dzieli takim mechanizmem, który to zweryfikowałem, że jest prawdziwy, że jeśli Świadek Jehowy zostaje wykluczony. Różni świadkowie różnie do niego podchodzą, bo też są bardziej liberalni Świadkowie Jehowy, są też bardziej
trzymający się tego, co w strażnicy jest literalnie napisane. Co to jest ta strażnica? Czemu to się tak nazywa? To jest organizacja. Organizacja Świadków Jehowy nazywa się Strażnica. Ale to jest to, co mają to, to centrum tytuł... takie ogromne pod... Gdzieś to koło Bielska? Czy gdzie takie ogromne centrum Świadków Jehowy? W Polsce jest w Nadarzynie. Gdzieś w tych terenach koło Małopolski. I mają taki nazw... JW.org. A takie to, ogromne to było. Nie, tak... no to może tu jest jakiś, zbór Świadków Jehowy. A, wiesz co, żeby, bo bardzo bym nie chciał skrzywdzić ludzi, którzy by być może oglądają nas te Świadkowie Jehowy. Właśnie, może jakby ktoś oglądał i dałby znać to. Ale do czego zmierzam? Robert też o tym powiedział, że w samej organizacji jest bardzo, jak pewnie w każdej, jest bardzo wielu szlachetnych i dobrych ludzi, których intencje są absolutnie szczere. Bardzo wielu Świadków Jehowy, jeśli pukają do naszych drzwi i chcą nas nawrócić, czyli wciągnąć do organizacji tak naprawdę, robią to z taką intencją troski, że no, będzie Armagedon i wszyscy, którzy są poza organizacją i nie znają prawdy, umrą. I oni chcą nas uratować. Tacy mają rację. Natomiast mam też takie poczucie i wielu byłych Świadków Jehowych to potwierdza, że ludzie, którzy sterują tą organizacją, współtworzą ją. To tam jest element cynizmu i myślisz? Wykorzystywania masy. Ale to jest opierane na relacjach tych ludzi. Nie? W sensie tych, którzy mówią, że jak jest na górze. Historycznie też. Jest też człowiek, który nazywa się... Chyba Frank ma nazwisko, też nie chcę przytaczać nazwiska, który jest byłym członkiem ciała kierowniczego, czyli tej najwyższej, najważniejszej struktury wśród Świadków Jehowy. Ale wiesz co, ten wywiad był tworzony 2 lata temu, minęło trochę czasu i ja nie czuję się na poziomie wiedzy na dzisiaj kompetentny, żeby nie będziemy kontynuować tego tematu, bo faktycznie nie zabrniemy daleko na naszym poziomie wiedzy, ale gdzieś to, myślę, to jest taka nasza polska scjentologia. No, znaczy, okej, opiera się trochę na tych samych zasadach co Kościół katolicki, więc znaczy na tych samych, ale z Nie, muszę zaprotestować. No, bo mówiłem o tym mechanizmie wykluczenia. Opiera się na piśmie. Jeśli ja stwierdzę, że wychodzę z Kościoła katolickiego, to moja mama wciąż może mówić mi dzień dobry na ulicy. A, tego nie kumam. To czytałem, że tam już jest nie mówienie komuś dzień dobry. No, tak. I teraz jest bardzo różnie, bo znam też Świadków Jehowy, którzy zostali wykluczeni albo odeszli z organizacji i mają relacje ze swoimi rodzicami. Jest trudne, no to jest bardzo trudne. I to jest taki mechanizm, który uzależnia cię od organizacji. Gadaliśmy o tym, ja cię jeszcze chciałem zapytać odnośnie Świadków Jehowy i innych tematów, jak się przygotowujesz do reportażu, bo to mnie zawsze interesowało. Jak wygląda twój proces zbierania materiału, żeby napisać jeden wywiad, który zajmuje komuś tyle samo, co obejrzenie filmiku 3-minutowego na YouTubie, który wiesz, tam był przygotowany. Trochę więcej tam. To ja wiem. Moje teksty dobra, są długie, minut. Zwłaszcza reporterskie są długie, więc tam 5-10 minut. A szybko czytam. Co nie jest prawdą. Więc do tego wrócimy. Ale chcesz o tym rozmawiać? To będzie strasznie nudne dla ludzi, którzy się nie zajmują pisaniem. Co twoim zdaniem powinno być w tym... w religii? Dzisiaj miałem takie przemyślenia, że religie same w sobie odpychają wiele ludzi, bo są religią. Więc co jest tym najlepszym, co jest w religii? Na przykład tą, którą dzielisz się publicznie tym, że wyznajesz jakąś bardzo religię. Bardzo rzadko i bardzo subtelnie. Poważnie? No pewnie. No to nie powiem jaką, ale Konrad jest scjentologiem. Natomiast mówię ci, że jestem właścicielem domeny scjentologia.pl. Tak jak twój rozmówca przed tygodniem. Czyli? Kościół spaghetti. A. Potwora, ale ty... tak? Religijnym... Dobra, nie wiem, czy... Nie, no, wiesz co, okej, bo żarty żartami, ale tak, no, jestem wierzący, jestem katolikiem. Nie mam potrzeby tego manifestować z wielu różnych powodów. Ale też nie mam potrzeby tego szczególnie ukrywać. Jak natomiast dzisiaj u ciebie występuję jako osoba publiczna, więc jestem w pewnej... Bycie twoim gościem jest elementem pracy, której wykonuję, mojego zawodu. Manifestowanie swojej wiary w taki sposób na poziomie deklaracji nie jest elementem mojej pracy zawodowej. Ja oczywiście tego nie ukrywam, bo dlaczego? A ja myślę, że ty przychodzisz do mnie jako kumpel, a nie jako Konrad Kluczkowski, Salziemia.pl, ważna osoba. A to umówię się, że pół na pół. No tak, tak możemy się umówić. Twoim kumplem będę, jak wyłączymy
No nie mów tak, bo w takim razie teraz mówisz, teraz oficjalnie powiedziałeś, że jesteś inny teraz niż będziesz dla mnie. Nie, nie, to jest olbrzymie nieporozumienie i myślę, często to dotyka publiczność oglądająca nas, twórców internetowych. No więc to jest zupełnie naturalne, że inaczej rozmawiam z tobą, kiedy jedziemy samochodem i rozmawiamy prywatnie, na przykład o sprawach osobistych. Ostatnio mieliśmy taką rozmowę, gdzie rozmawialiśmy o swoich krewnych, czyli o sprawach bardzo osobistych. Inaczej, kiedy mówię do grona 20-30 osób na warsztatach, gdzie możemy stworzyć pewną relację intymną, łączy nas praca zawodowa i pewien poziom wartości wykonywania tej pracy. Co innego, kiedy mówimy do, nie wiem... Ile osób może nas teraz oglądać? Masz licznik 1700. No właśnie, do prawie 2000 osób z szacunku do nich, ja na przykład nie jestem wulgarny, tak jak potrafię być wulgarny w rozmowie prywatnej z tobą. Dlatego, że... Ja bym chciał, żeby... Dlatego, że wiem, kurwa, dlatego, że wiem... O, jest! Konrad Kruczkowski mówi, kurwa, na antenie u Wodka Markowicza. Ale... To jest naprawdę, ja chcę to powiedzieć, bo to jest istotne i to jest naprawdę kwestia, to zahacza trochę o tą poprawność polityczną, ale to jest kwestia szacunku, czy szanowania przestrzeni wspólnej. Ja wiem, że jeśli jestem wulgarny przy tobie, to tobie to nie przeszkadza. Albo byś mi o tym powiedział, gdyby cię przeszkadzało. No, wiesz co, ja kumam kompletnie o czym mówisz, że zupełnie inne zasady panują w kościele, zupełnie inne na niedzielnym obiedzie, tych, zupełnie inne na meczu z kolegami. To i nie tego jest trzeba hipokryzja, się trzymać. Bo to nie jest tak, że ja udaję kogoś, kim nie jestem. Czy ja w różnych sytuacjach potrafię być taki i taki. I to tworzy pewną całość. Dlatego cię kumam i wiem, o co ci chodzi kompletnie. Natomiast jakoś tak cały czas czuję, że ludziom brakuje tej naturalności w ja jestem teraz bardzo naturalny. Wiem, że jesteś, ale w tym przekazie, jakim jest internet i Facebook, i YouTube, i tak dalej, to cały czas, mimo że wydaje mi się, do tego to dążyło, żeby ludzie byli naturalni, ta gra aktorska i poprawność polityczna jest na turbo wysokim poziomie, nawet Włodek, zbliżonym do telewizji. Stop. Czym innym jest aktorstwo? Czyli udawanie kogoś, kim nie jestem. Wiemy, że już trochę podryfowaliśmy, trochę poza twój temat, że jakby nie mówię teraz stricte o tobie, że tu udajesz. Coś. Oczywiście. Okay. Czym innym jest wchodzenie w rolę i to też jest dopuszczalne. O ile, i myślę, że to jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy w tej umowie między mną a widzem, widz wie, że ja wchodzę w rolę. Że to jest, że wykonuję pewną rolę teraz. Na przykład, że co? Że jesteś na wystąpieniu i wiesz, że wchodzisz w rolę, bo musisz poprowadzić jakiś stand-up czy coś takiego? Tak. Tak, i że wiesz, no jeśli, no tak jak jest aktor, który gra w filmie. No tak, no to ja wiem, to że on wszedł w rolę. Mhm. Wiem, że, nie wiem. Nie, no wiem, o co ci chodzi. Wiem, no, że Andrzej Grabowski... inaczej się zachowuje na scenie niż w domu. Wiem, że Andrzej Grabowski na co dzień nie jest policjantem w CBS-u i nie strzela do ludzi, tak? Ale jest Ferdynandem Kiepskim w domu. Wiem, że Anna Dymna, choć grała alkoholiczkę, to nie jest alkoholiczką. Że to jest pewna rola. I to jest taka umowa. A kiedy ja wchodzę w rolę, czyli udaję kogoś, kim nie jestem, a ludzie myślą, że ja taki jestem i ja świadomie to robię, no to jest pewne oszustwo i to już jest niefajne. I wtedy ja się zgadzam z tym, że brakuje nam naturalności. Natomiast kiedy ja zachowuję się kulturalnie, z szacunku do ludzi, ale nie udaję, bo też potrafię zachować się kulturalnie i to też jest część mnie, to nie ma wtedy kłamstwa. Ja wciąż jestem naturalny. No, jesteś bardzo naturalny. No właśnie. Nawet powiedziałbym turbo naturalny, bo ani nie masz makijażu, w sensie nie nałożyliśmy sobie tego. Dzisiaj, a dzisiaj? Tak. Czyli specjalnie ale na live'a... Ale patrz, jestem tak bokiem, żeby Zeza nie było widać całkiem. Teraz myślę, że popatrzę. Trochę widać. Nie, widać, bo jak tam to oczko jedno ucieka w boczek, to widać. Okej. Okay. Aczkolwiek, właśnie o to pytałem, taką... dlaczego nie ma zdjęcia na zdjęciu Zeza i myślę, no gość, to jest Photoshop, turn right, patrzcie, troszkę podkręć. Tam na moim zdjęciu mam takie oficjalne zdjęcie, bo mam Zeza, jeśli tego nie widzicie wszyscy, to może teraz. I to wada potrafi być kłopotliwa, jak prowadzę warsztaty. Czemu? I... Coś ci ucieka? Nie. I na przykład udzielam głosu i dwie osoby wstają naraz. Już się nauczyłem... To jest trochę śmieszne. Ale nauczyłem się, że mam taki icebreaker, jak zaczynam prowadzić jakieś warsztat albo mam wystąpienie. Myślę, że mówię od tego, że jeśli państwo będą mieli pytania, wielka przyjemność, ale będę pokazywał dłonią, bo mam takie doświadczenie, że jak patrzę na kogoś, to wstają dwie osoby na raz. A ludzie tego nie wiedzą, jak kręciliśmy klip dla Akademii Przyszłości, bo Konrad mnie wkręcił w robienie jakichś charytatywnych rzeczy, że tak jakbym nie miał robić. Super, co że to zrobiłeś. Dziękuję super, bardzo. Że to zrobiłeś. Fajnie wyszło, nie? Tak. Dobrze, już się posmyraliśmy po majtkach, już może mówić dalej. To jak kręciliśmy ten klip, to
Konrada trzeba było. Wszyscy ludzie, bo mieliśmy sekcję wprost do kamery, tak. To Konrada trzeba było dać trochę bokiem, żeby wyglądało naturalnie. Ale to był wasz pomysł, bo ja nie miałem z tym problemu. Kamila był pomysł. Tak, tak. I wiesz co, i... Fajny pomysł. Nie, natomiast jak mówimy też o tym zdjęciu, bo ono jest na okładce mojej książki, to jest takie zdjęcie, które jest takim moim awatarem publicznym. Wszędzie tam, gdzie występuję publicznie i potrzebne jest zdjęcie, to używam też tego zdjęcia. Tak. No to jest też taka zasada w budowaniu marki osobistej, że powinieneś mieć jedno charakterystyczne zdjęcie, ono powinno być... A nie musisz się tłumaczyć, bardzo ładne zdjęcie. Tak, Agnieszka Wanat je zrobiła. Widziałem. Tak. No, więc jakby też uznałem, że to jest zdjęcie, które będzie wszędzie, no to warto sobie ten defekt poprawić. Zwłaszcza, że docelowo zamierzam poprawić go też tak fizycznie. A co to się robi? Jak to się robi? Jedno, no, daje się, przekręca się po prostu około trochę. Jedną stronę? Z tego, co już wiem, bo jak dowiedziałem się, że na 3 tygodnie będę wyłączony z patrzenia w komputer, to odwlekam to w czasie. Nie ale mogę super. Sobie na razie co na to pozwolić, wtedy? Ale nie wiem, będę słuchał audiobooków może. Tak, ale... No, co chciałeś powiedzieć? Bo pytałeś, jak wygląda ta operacja. Nie, tylko teraz ty mówisz, właśnie nie, Konrad, no. Teraz ty mówisz, będę sobie słuchał audiobooków. Ja zrobiłem przerwę, pokazuję palcem i ty teraz mówisz, jakich audiobooków? Przecież będę słuchał wszystkich zaległych audycji Włodek Markowicz on air. Tak, będę Konrad, słuchał wszystkich zaległych. Proste. Ale nie, nie utrudnię, to jest takie proste. Ja nie mam zaległych audycji Włodek on air. Ostatnią z Pawłem Nowakiem. Przesłuchaj całą? 3,5 godziny. To znaczy, że to jest człowiek, który ma bardzo dużo wolnego czasu, albo nie. Przynajmniej robi coś wiesz, i słucha. Co ja robię? Jak ja zasypiam, to włączam sobie... mam taką fazę, że oglądam... To już mi minęło, ale przez długi czas oglądałem filmy o Świadkach Jehowy. Różne, historyczne, niehistoryczne. Czyli jednak jesteś dobry ekspertem w tym temacie. No temat... Za Robertem jeszcze ten temat żył mi w głowie trochę. No. A później, i to trwało do niedawna, oglądałem procesy norymberskie. Wszystkie dokumentalne filmy o procesach norymberskich. No dużo tego jest. Na YouTubie tego jest mnóstwo. I co cię uchwyciło? Wiesz co, najciekawsze są te dokumenty, gdzie są ujęcia z samego procesu na żywo i możesz zobaczyć na przykład Göringa, który się wypowiada i który się broni. A jakie jeszcze są? Takie ogólnie opowiadające, jak do tego doszło, zdjęcia, jakieś archiwalne? Jak relacjonować? Tak, jak wyglądało. Na żywo mi chodzi właśnie, jak to wyglądało, bo nie oglądałem, a to w sumie powinienem nadrobić zaległości. Ale mam ci opowiedzieć, co jest w dokumencie o procesie na żywo? Nie, czy oni coś powiedzieli takiego, że no, nie chciałem, czy coś. Wiesz co, no, Göring w pewnym momencie, jak wiedział, że już jest przegrany, to chciał przejąć taką rolę człowieka, który zmobilizuje innych oskarżonych do tego, żeby zachowali się godnie. Nie prosili o litość, nie przyznawali się do błędów. Mm-hmm. Skąd wiadomo, że tak sobie ustalił? A to widać. Mm-hmm. Co jeszcze? Bardzo ciekawe jest to, jak niektórzy, to widać, już nie pamiętam nazwiska tego człowieka, to był jeden z oficerów... chyba służb lotniczych niemieckich, który wierzył w Hitlera cały czas. On mówił, że... W Boga? No, jako wielkiego lidera, którego skrzywdzono. Nie zrozumiano. Nie pozwolił zrealizować tej wielkiej wizji nowego człowieka. To jest ciekawe. Tak. To jest bardzo ciekawe. To wiesz, człowiek. Co jest jeszcze ciekawsze? W tym temacie? Ludzie, którzy twierdzą, że Holokaustu nie było. No są tacy, no wiesz. Nie, ale ja się nie śmieję, a dlatego, że religii, to jest taki... A propos religii, mnie śmieszy to. Ale czemu cię to śmieszy? A propos religii... Ale widzisz, śmieszy cię, a nie zbadałeś żadnego tematu, który oni mają do przedstawienia. Czyli oni mają oglądałem swoje... jakiś dokument o tych ludziach. Też oglądałem i sobie myślę, kurde, może mają to rację. Słuchaj, są też na przykład... To mnie też bawi. Ludzie, którzy twierdzą, wierzą. Nie wiem, czy są w tym autentyczni, czy to jest... Pewnie okaże się, że to ja. No. Czy to jest zabawne dla nich też, że Jezus był czarny. A no to, no, a nie? Rastafarianie, nie? To jest taka grupa Rastafarian. Nie Rastafarianie, tylko po prostu dowody naukowe. Wpisz sobie how Jesus actually looked like i będziesz miał w Google... To był czarny. Pełno, nie czarny, tylko... A oni wierzą, że był czarny, że był czarnoskóry, no, rozumiesz. A, czarny. Tak. A, no to nie. Tak, ja bardziej bym był skłonny powiedzieć, że wygląda tak, jak wygląda człowiek, który mieszka w tamtym rejonie. A człowiek, który mieszka w tamtym rejonie, niekoniecznie wygląda tak biało, oczywiście, jak się że pojawia tak. Na obrazkach. Nie, no ale to ja mówię o ludziach z Jamajki, którzy... A to nie, no to jest nie. To Jesus was actually black, tak. Tak, no nie, ale to i właśnie... No i dla mnie to jest ta skala. Tak i emotywnie, jak pytasz mnie, jak mówisz, że tam Holokaustu nie było, ja byłem w Oświęcimiu kilka razy. To jest wszystko sfabrykowane przez spisek. W Krakowie mamy... ale otwierasz ciekawy temat i zaraz go pociągnę, ale w Krakowie też mamy obóz, o którym
często ludzie nie wiedzą. W Poszowie, nie? Tak, mm-hmm. tak. I mm-hmm. szkoda, żeby to miejsce było tak zapomniane. Ja bym bardzo chciał, żeby to. Nie wiem, czy ono jest takie zapomniane. Tam jest pełno wycieczek. Ja mieszkam w tej okolicy, zawsze jak przyjeżdżam, to są okay. busy. No to dobrze. Tylko nie to z Polski właśnie busy. No właśnie. Z Izraela najczęściej. Bardzo dobrze. No i ja 9 lat uczyłem się pod Krakowem. Więcej, no bo w Krakowie też 3 lata liceum, czyli to jest 9 plus 3 to jest... 12, Kora, lat, edukacji, 12. lat edukacji w Małopolsce i ani razu nie byłem tam na szkolnej wycieczce. Natomiast chciałbyś być teraz? Byłem tam sam już. Tak dla sam, siebie. Sam? Tak. I? Tak. No i to było ciekawe doświadczenie, pewna wiedza też. Dobra, teraz mu czemu Holokaust był albo nie było? Nie, to zmierzam do tego, że Tomek Sulewski jeszcze nas ogląda, to, to powołuje się na jego wystąpienie z... A Forum Demokracji Osobistej, mhm. które swoją drogą organizuje Jakub Górniński. Te dwa nazwiska warto sobie wygooglać, bo to są fajni ludzie. Ja ich trochę traktuję, ja jak obaj są dla mnie trochę jak starszy brat. Też są w podobnym wieku. No ale chodzi o pewne relacje i taką wspólnotę wartości, bliskość intelektualną i życzliwość, jaką mamy do siebie. Ale żeby już właśnie ich nie miziać za bardzo, tak, są granice. Tak, prosiłbym o to. No. Są granice. To Tomek na Forum Demokracji Osobistej zapytał ludzi, czy Barack Obama urodził się w Ameryce. Bo to był taki czas dyskusji wokół tego tematu. Mhm. Jak wpiszesz to pytanie w Google, to masz ileś set tysięcy różnych odpowiedzi. Ja dzisiaj czytałem, 45% Republikanów wierzy, że Barack się nie urodził w Ameryce. I teraz, jeśli się, teraz to już łyżka po obiedzie, bo prezydent się zmienił. Natomiast w czasie, w którym był prezydentem, no, jeśli by się okazało, że nie urodził się w Stanach, że skłamał, no to byłby to, sytuacja byłaby precedensowa i prawdopodobnie nie mógłby być prezydentem. No nie znam stanu prawnego. No, no i teraz pytanie. Dawaj, no. No jeśli mamy ileś set tysięcy odpowiedzi, to skąd wiemy, która jest prawdziwa? Dokładnie, no. No i na pewnym etapie musimy komuś zaufać. Na przykład mediom. Którymś. No najlepiej tym... właśnie to... Wiesz, odnośnie postprawdy tego pojęcia bardzo modnego ostatnio z 2016 roku, ale dzisiaj, znaczy w dzisiejszych czasach też. Nie ma programu w telewizji, aż wydania gazety, gdzie ktoś nie napisałby postprawda. Tak? Tak jest? A nie wiem, nie widzę tego tak często, ale... Ja nie wiem, dlaczego ludzie mówią postprawda. Kłamstwo, no po prostu kłamstwo. Nie wiem, to jest modne. Stary, nie rozumiesz mody. Nie rozumiesz mody i zostajesz z tyłu i potem stajesz się stary, skryciał i umierasz. Niezrozumiany. Kłamiesz, jesteś kłamcą, robisz krzywdę innym, bo zakrzywiasz rzeczywistość. Żadna postprawda, kłamstwo. Ja jestem orędownikiem prostych słów i konkretnie. Czekaj, bo sobie wymyśliłem sobie takie wejście dziennikarskie. Jak się robi dobre wejście dziennikarskie? Uwaga. Więc tak, ustawiliśmy z Konradem. Wodek Markowicz, uwaga, wejście dziennikarskie. Ustaliliśmy sobie z Konradem, że nie będziemy poruszać jego homoseksualizmu. Nie będziemy mówić też o jego rozwodzie i problemach z córką. Z przemocą. No i przerwałeś mi. Nie będziemy o tym mówić, dlatego że nie jest to prawdą. I tak samo jak dzisiaj rozmijamy się często z prawdą, tak porozmawiamy sobie o postprawdzie. Witaj, Konradzie. Dobre, nie? Super. Wygrałeś, dostaniesz... Gdybyś pracował w telewizji polskiej, to by cię zwolnili. Zwolnili? Był taki case. Zwolnili chwilę temu. Za takie coś? Za takie złoto? Co teraz wiesz, co się stało? No, wypuścili materiał, gdzie powiedziano, to chyba było o Ryszardzie Petru. Nie pamiętam już kontekstu. Wiem, że to było jakieś wirutne kłamstwo i takie bardzo go poniżające tego człowieka. A zaraz potem wyszedł dziennikarz i powiedział, to był przykład postprawdy, o której porozmawiamy. Spoko. No. Ale w internecie złośliwi wycięli ten jeden fragment z logo TVP, z paskiem informacyjnym i wrzucili jako samodzielny materiał. Czyli nie można tego robić. No, wiesz co, to jest tak, ja tak myślę, że jeśli tworzę coś, to jestem odpowiedzialny. Oczywiście do pewnego stopnia, bo część tej odpowiedzialności leży po stronie odbiorcy i on musi coś z tym zrobić, ale za tą swoją część jestem odpowiedzialny i na tyle, na ile mogę, powinienem użyć wyobraźni, żeby przewidzieć, co z tym materiałem może się stać? Nie wiem, czy do końca się z tym zgadzam, bo to jest tak samo jak z wyrywaniem czegokolwiek z kontekstu i potem ty jesteś odpowiedzialny za to, że ktoś wyrwał z kontekstu i potem mówi się, no co, powiedziałeś tak czy nie? No powiedziałeś tak czy nie? No powiedziałem, ale to jest część dużego kontekstu, nie można mi wyrwać. Nie, ale powiedziałeś tak czy nie? To jest dokładnie to samo. To tak jakbyś, nawet chociażby pierwszy co lepszym też o tym gadaliśmy, czy jakbyś z Biblii wyrwał jedno zdanie, które mówi o tym, że... Nagminnie to robią wszyscy ludzie. Tak, że w Biblii jest napisane, że Bóg cię ześle na 70 lat kamieniołomów, jak tylko powiesz słowo moi rodzice są źli, haha, no to teraz w takim razie cała religia jest do dupy, nie? Więc
jeśli robisz coś o szerszym kontekście i potrzebujesz podprowadzenia, tak jak w przypadku tego dziennikarza, że podprowadzeniem było zrobienie ludzi w bambuko, żeby potem im wytłumaczyć, to jest pełen cały twór. Ale w przypadku... Wyrywanie tego to jest takie widzisz, małostkowe. Teraz w przypadku tej sprawy z Ryszardem Petru. Zostawiając na boku sympatię i antypatię polityczne, bo kompletnie nie o to chodzi. Nie masz sympatii do Ryszarda Swetru? Konrad, co jest to mnie tak? Swoją drogą, ale to nie powiem tego głośno. W końcu wiem, na kogo zagłosuję w najbliższych wyborach. Prawdopodobnie zobaczymy, co się wydarzy. Partii Razem, tak? Bo co się wydarzy po drodze. Nie powiem ci tego. W piątek będzie u mnie pan z Partii Razem. Widzisz, mój zawód nie pozwala mi tworzyć deklaracji politycznych. Bardzo rozsądnie. Zresztą jest 3 lata do wyborów jeszcze. No więc zobaczymy, co się zmieni. Ale sam jestem zaskoczony tym odkryciem, że mogę. Powiesz mi. Później. Ja napiszę ludziom. Konrad mi powiedział. Widzisz, i teraz tak. Jeśli ja wiem, jaki jest klimat polityczny w Polsce, że Ryszard Petru, wokół Ryszarda Petru jest dużo nieżyczliwych. I że bardzo łatwo jest wyciąć ten materiał i wrzucić go w internet i on będzie żył swoim życiem. To jest do przewidzenia. To użyłbym przykładu, jeśli już bym chciał pokazać kłamstwo, no to wykorzystałbym ten Holokaust. Cokolwiek innego, ale coś, co nie uderza bezpośrednio w człowieka tu i teraz. Żeby I oczywiście pewnie emocje, które wokół tego by się zbudowały, by mniejsze. No ale i teraz ciebie zacytuję. To w mediach nie chodzi o to, żeby nas karmiły tylko serotoniną. Bardzo ładne zdanie, że coś nas karmi serotoniną. Podoba mi się. Takie reporterskie. Tam myślę, że możesz dorzucić jakże dopaminę czy inne hormony, które nam pomagają funkcjonować, jakby świat był piękny. Albo w tym przypadku, o którym rozmawiam, to chyba kortyzol, nie? Bo to kortyzol jest podniesiony, jak się wkurzamy. A, to w tym przypadku tak. Oksytocyna jest super hormonem, bo to jest hormon, który jest odpowiedzialny za nawiązywanie związków i miłości. Jak kobiety rodzą i się im chce przyspieszyć poród, to się im podaje oksytocynę. I jak ja... Kamila mnie zabije za to, co teraz powiem, moja żona. Kocham cię, skarbie. Ale za to, co wczoraj zrobiłaś z tym obiadem. No, więc jak był nasz poród, chciałem powiedzieć wspólny, ale ja tam byłem tylko osobą towarzyszącą. No to zapytałem, taki żart. Żarcik, no. Zapytałem pani położnej, co by się stało, gdybym ja też dostał oksytocynę. I ona mi powiedziała, że miałbym przez następne 2 dni wzwód. Poważnie? Tak. Więc, bardziej myślałem, że to takie efekty jak po MDMA. Nie wiem, czy skojarzysz taki narkotyk, że wtedy kochasz wszystkich i się przytulasz do drzew. Może też. Z wzwodem. Tylko, że w MDMA jest chyba bez wzwodu, więc nie powiedziałbym... Teraz wycinają drzewa i już niedługo nie będzie do czego się przytulać ze wzwodem. No, a jak człowiek umiera, to w mózgu się wydziela bardzo dużo DMT. Czyli? Co się wtedy dzieje? Zgooglaj sobie. Zrobię to. To jest temat dopiero bardzo trudny politycznie, bo nieważne. Kiedyś o tym pogadam. Ja mam takie poczucie, że czy państwu się podoba, o czym podoba im się, a jak im się nie podoba, no to wyłączyli, tak? To już ich nie ma. Więc tylko zostali tylko ci, którym się podoba. Okay. Więc otaczamy się kółkiem wzajemnej adoracji. No, opowiedz mi, dobra, miałem o to zapytać, żeby nie było, że porzucam temat i skaczę po tematach. A ja ogólnie skaczę po tematach troszeczkę, nie? Ale bardzo masz ładne okulary. Wracając do tego, jak... Ale chcę zmienić na białe albo na niebieskie. Jak Casey Neistat zrobił takie, wiesz, te czarne z oprawkami, takie, wiesz, takie trochę vintage. Jak wydał książkę. O, reklama. O matko. Wiedziałem, że będzie kontekst. Konrad wydaje książkę, która będzie o odpowiedzialnym rodzicielstwie. O, w sumie o tym też nie chcę pogadać. Będzie o złym rodzicielstwie. O dobrym ojcostwie. Czyli co? A dobre ojcostwo to nie zawsze jest odpowiedzialne i tak dalej. To zobaczysz, to są reportaże o konkretnych mężczyznach, oprócz tego 2 wywiady, a super będą bohaterowie, które zaprosiłem. Ile to pieniędzy? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem. Jak ale nie wiesz? Na przełomie, więcej, 35? Jakoś tak. Na przełomie kwietnia i maja będzie premiera, ale w ogóle ja chciałem coś o książce powiedzieć. Co mówiłem wcześniej? Mówiłeś, że książka będzie super. Zanim się podnieciłem, że mogę o książce opowiedzieć. Zanim się podnieciłeś, że o reportażu, jakby ja miałem pytać, nie? Dobra, przypomnisz, jak to jest ważne. To ważne było. Okej, nieistotne. Dobrze, zadaj swoje pytanie, Włodku. Jeśli chodzi o reportaż, jak się przygotowuje Konrad Kluczkowski do reportażu? Zgodnie z reporterską sztuką, którą poznałem. Na tyle, na ile ją poznałem. Aha, no to dobra, no bo wiesz, ludzie się zastanawiają, tak włączają sobie YouTube'a, jak się przygotować. No to zgodnie z reporterską sztuką. No to już wiecie, no to nara. Nie, no jak to wygląda, jak stwierdzasz? Jak znajdujesz gościa? Dworuję sobie teraz trochę.
Co to znaczy? Dworować? Żartuję, tylko tak, to jest takie ładne słowo. No, ładne słowo, nie znałem. No, dworuję sobie. Ładne. Więc okej, muszę zrobić taki wstęp, zanim ci opowiem o reportażu, że wszystko, co teraz powiem, nie jest moje, tylko jest cytatem po kimś. Z mądrych ludzi? Prawdopodobnie, że powtórzę coś po Mariuszu Szczygle, po Hannie Kral, po Wojciechu Tochmanie, po Wojciechu Jagielskim. To nie jest ten, co prowadzi programy. Nie, czyli po tych reportażach, po Małgorzacie Szejner, jakby... Bo czyli to wszystko, są twoi mentorzy. Wszystko, co wiem o reportażu, to nie jest tak, że sam coś odkryłem, tylko nauczyłem się tego od nich. Nic sam nie odkryłeś? Swoje to, błędy. O czym teraz powiem, to jest coś, co... po pierwsze, reportaż służy temu, i to Hanna Kral powiedziała, a Mariusz Szczygieł powtarza, żeby jeden człowiek zrozumiał drugiego człowieka. I to jest to w ogóle powód, dla którego ja postanowiłem zająć się reportażem. Poza takimi narcystycznymi pobudkami, że reportaż to jest królowa wśród gatunków dziennikarskich i tak dalej. I tak. Zaraz będzie, że każdy gatunek jest królową wśród gatunków. Reportaż. Każdy, kto robi ten dany gatunek, powie, że ja się tym zajmuję, bo to jest królowa. A reportaż, a jakie są jeszcze inne gatunki? No jest wywiad, jest informacja prasowa. Czemu reportaż jest królową? Bo to ja tak sądzę. Po pierwsze, pozwala pokazać więcej niż na przykład informacja prasowa, bo jest literacki, czyli jest niezwykle atrakcyjny w formie. Czytałem twoje, no. Poczytaj Seinert, to jest... Lepiej? Tak. Lepiej niż twoje? No, proszę cię. Ile poziomów wyżej? Nie wiem, myślę, że tak 30 lat co najmniej pracy. Jeśli jak nie więcej. Będziesz 30 lat starszy, to już będziesz taki dobry? Czy będziesz to myślę, że jest szansa, że jest szansa, że będę, tak. Ale będzie czat. Jak będę znał kogoś znanego, to będzie czat. I to jeszcze, że był u mnie. On był u mnie 30 lat temu. Idźmy dalej. Ja mówię też o takim warsztacie, nie? Który można wypracować. Talent to jedno, ale trzeba ćwiczyć i jeszcze raz chciałem przekonać. I dużo pisać. Tak. I tak. Być przygotowanym na porażkę. Bo to nie tylko pisanie. Reportaż to nie tylko pisanie. No więc i to jest cel, żeby jeden człowiek zrozumiał drugiego człowieka. I żebym ja coś zrozumiał na przykład o sobie, więcej się dowiedział. Jako czytelnik. I jest bohater i temat w dużym formacie, strasznie mi się to podoba. No. Tak dużo będzie o penisach w tym odcinku. Bardzo mówią, że jest temat, że reporterowi musi od tematu stanąć. Kobiety też tak mówią. Więc chodzi tylko o pewien stan... Czy to jest taka metafora? Tylko... W głowie. Znaczy, musi cię, wiesz, tylko... chociaż są reporterzy, myślę, że, którzy potrafią pisać warsztatowo, na zasadzie on na każdy temat napisze reportaż. Myślę, że jest łatwiej, jak coś cię pociąga. Czego wymaga? Jesteś to jest reportażysta czy reporter? Reportażysta. No właśnie, jesteś reportażystą, tak? Tak, jesteś reportażystą. To było pytanie. No i kolejny etap to jest dokumentacja. Czyli to, co pewnie ciebie najbardziej interesuje, czyli jak pozyskuję rozmówcę, tak. Jak z nim rozmawiam, tak. Co poza rozmową. No ale to dla ludzi to będzie strasznie nudne takie warsztatowe rzeczy. W trzech zdaniach. Jak znajdujesz ludzi? To do tej pory temat przychodził do mnie. No właśnie. Czemu? Pytasz ludzi, czy znają kogoś fajnego, czy... Zdarza się. Znaczy, czy fajnego. No, słyszę jakąś historię i jestem jej ciekaw. Różnie, bo na przykład wzbudziła we mnie bunt. I myślę sobie, czegoś tu nie rozumiem, chcę zrozumieć. Skoro ja nie rozumiem, to jest szansa jakaś, że, bo jestem zwykłym człowiekiem, że ileś innych zwykłych ludzi też tego nie rozumie, a chciałoby, być może. To jest totalnie przeciwstawne z tym, co mamy wpisane w bycie człowiekiem, czyli idziesz tam, gdzie nie wiesz, nie znasz i chcesz zrozumieć, podczas kiedy najchętniej byśmy się otaczali ludźmi, których znamy, rozumiemy i nie musimy się z nimi sprzeczać, bo to jest trudne. Nie sądzę. Jak nie sądzę? To jest ten tak zwany echo chamber, nie? Gdybyśmy nie Facebook nam serwuje tylko to, co lubimy klikać i nam serwuje więcej tego, Chce na nas zarabiać pieniądze. No tak. I chce stworzyć nam bardzo komfortowy świat, w którym będziemy klikać w reklamy. No, tylko mi chodzi o to, że wchodzenie w świat, którego nie znasz, jest niewygodne. Oczywiście, że jest niewygodne, ale cała historia ludzkości polega na tym, że wchodzimy w niewygodne rzeczy. Dorastanie jest czymś niewygodnym, bo wychodzisz z bezpiecznej albo z iluzji bezpieczeństwa, to różnie bywa, ale generalnie z poczucia komfortu i zależności od innych w świat autonomii i wolności, która jest niebezpieczna. Tak. Więc ja myślę, że to wchodzenie w nieznane jest taką częścią naszej natury ludzkiej. Myślę, że nie wszystkich. Na przykład ty jesteś taki, ja mogę trochę taki być, ale są tacy, co sobie bardzo cenią bezpieczeństwo. I to jest niesamowite w reportażu. Przykład reportażu, który ostatnio publikowałem na blogu i który będzie zamykał moją książkę. Jest bajka.
o ojcu, którego żona i mama ich wspólnych dzieci popełniła samobójstwo. To, co wiedziałem o tym bohaterze, to, że jest samotnym ojcem, że był samotnym ojcem i że zmarła mu żona. I jadę na to Podkarpacie, spotykam się z nim i dowiaduję się, że ta kobieta popełniła samobójstwo. Później, że jednym z elementów, który doprowadził do tego samobójstwa, była utrata w pracy, a później mobbing w kolejnej. Że sięgam głębiej i okazuje się, że na Podkarpaciu, i tutaj zaczyna się zrozumienie tego drugiego człowieka, istnieje kult pracy, a najlepiej pracy fizycznej. Tam jest taka kultura, 150 kilometrów stąd, tam 100. Mhm. Jeśli nie pracujesz, to nie masz wartości jako człowiek. Nie zasługujesz na szacunek, tak kiedyś. We własnych oczach. A we własnych oczach. I popatrz, i nagle reportaż o samotnym ojcu staje się reportażem o kulcie pracy na Podkarpaciu. O tym, co nas może określać. I to jest piękne w reportażu, że ja już na etapie dokumentacji to odkrywam. I za każdymi drzwiami szeroko otwieram oczy, mówiąc: Boże, żebym tylko umiał to opowiedzieć innym ludziom. To zadziwienie światem. Ile trwa taka dokumentacja? No, u mnie najkrócej 3 tygodnie. Nie zdarzyło mi się mniej, tak. No i to jest też kolejna niepopularna rzecz w internecie, że przygotowujesz się wiesz, 3 tygodnie dokumentacji, potem siadasz, piszesz i w sumie ci ile schodzi, żeby to siadło w internecie i było. Reportaż 1,5 miesiąca. Te 6 reportaży, które jeden reportaż ostatnio, tak. To jest tak miesiąc z hakiem. Tylko to? Czy coś jeszcze robisz? Wiesz, no jestem blogerem, więc muszę ogarnąć swoje media społecznościowe. Czasami pojawiam się na różnych konferencjach, udzielam wywiadów, piszę felieton co jakiś czas. Jesteś blogerem, tak powiedziałeś. Tak. To wiesz, dla niektórych to brzmi tak, aha. No super, ale... Jest tylko blogerem. Ja to lubię, bo ludzie mówią mi, on jest blogerem, czyli jest twórcą gorszej kategorii, gorszego sortu, nie? Tak. Nie jest tak? Bywa. A później, no to ja też mogę dzisiaj sobie powiedzieć, że jestem reportażystą, że jestem autorem książki, że jestem felietonistą magazynu. Natomiast mówię często, że jestem blogerem, trochę z takiej przekory, trochę z walki o to, żeby tą blogosferę swoją pracą też pokazywać, że tam można robić wartościowe rzeczy. No ja się staram. Myślę, że czasami z sukcesami. I tak z przekory i lubię już nawet nie tylko swoje przykłady pokazywać, ale innych blogerów i powiedzieć: hej, popatrz na Kubę Górnickiego, popatrz na felietony Marysi Organ, popatrz na filmy Włodka Markowicza. Ojejku, daj spokój. Właśnie nie, to ja się z tym nie zgadzam. No i posłuchaj, no i teraz i wiesz, i takim ludziom, którzy mówią, to są twórcy gorszego sortu, ja już mam mało, tych przykładów nie jest dużo, ale mogę powiedzieć: hej, usiądźmy, karty na stół i sprawdzamy. I mam cichą satysfakcję, że ludzie mówią często, no, duży potencjał jest w tym internecie. Potencjał. Jednak. To jest takie stwierdzenie, jak dziecko jest, wiesz, przynosi ci jakieś takie prawie dobrą rzecz, ale nie do końca, i wtedy mówisz: jest potencjał. Ale ja się z tym zgadzam. Myślę, że w internecie na razie jest potencjał. Mhm. Ja nie uważam się za dojrzałego, zamkniętego reportażystę. Nie, we mnie jest potencjał. Jestem na takim etapie swojego rozwoju zawodowego. Więc jak ktoś mi tak mówi, no to ja się cieszę. No i tak robisz taką formę trochę, wiesz, wymagającą jak na bloga, bo najczęściej blogi są zapisem swoich przemyśleń, jak odbieram świat, jak widzę świat, co mnie dzisiaj spotkało. Nie. Blog Natalii Hatalskiej, raporty. No ale to wyłuskujesz, badania socjologiczne. Wyłuskujesz rzeczy, które gdzieś odstają od normy, czyli te fajniejsze, powiedzmy na to, czy te bardziej profesjonalne blogi o czymś konkretnym, nie? Ale zdecydowana większość blogów jest o mnie. Jak ja bym miał zacząć pisać bloga, to też by taki był. Napisałbym na nim dzisiaj, pomyślałem sobie tak. I sru. Trochę tak kropki wyglądały. W sensie książka. Natomiast odnośnie tego podziału blogi... Ja dawno nie trafiłem na takiego bloga do mnie. Nawet jest blog Justyny Mazur, która pisze o swoich różnych przeżyciach. Ja jakiś czas temu kilka razy wracałem do jej bloga, żeby znaleźć tekst o psychoterapii. O tym, jakie są rodzaje psychoterapii. Bo Justyna w bardzo krótkim, ale bardzo rzeczowym artykule najpierw dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami, że skończyła psychoterapię. Super. Duża odwaga cywilna. A potem wymienia, jakby, co trzeba zrobić, żeby trafić na psychoterapię, jakie są rodzaje psychoterapii, że tam jest psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza. I dla mnie to jest bardzo użyteczny materiał, bo normalnie bym szukał pewnie po Wikipedii, po encyklopediach, po różnych stronach
A tak to mam to skondensowane w jednym miejscu. No czemu przyznanie się do tego, że się skończyła psychoterapia, jest odważnym wydarzeniem? W Polsce? No. No mam wrażenie, że mamy dwie narracje. Albo, że jesteś wariatem. No, to tak. To jedna, ja się albo druga. Albo druga. Żartuję, nie podpisuję się. Matko, jeszcze by mnie zlinczowali. I wytnie to ktoś bez kontekstu. Bez tego żartuję? Tak. I... No to wytnie, to będę miał tak rękę już postawioną, i... że to daj spokój. A, to jest jedna narracja. A druga narracja, że jak ktoś już idzie na psychoterapię, to jest takie hipsterska fanaberia. Trochę tak jest, nie? Nie. Nie jest tak. Że to jest hipsterska fanaberia? Tak. Nie sądzę. Ale dalej funkcjonuje ta psychoterapia dużo szerzej w większych miastach, a w małych praktycznie w ogóle. No pewnie dlatego, że... Myślę, że w Robczycach... Myślę, że jest większa świadomość i... Wiesz co? Tam na Podkarpaciu, gdzie robiłem ten reportaż, bohater mojej historii się tym podzielił, w tekście to jest, więc mogę o tym powiedzieć, on korzystał z pomocy psychologa. A to jest mała miejscowość na Podkarpaciu. Więc to się trochę zmienia i bardzo dobrze. Jesteś propagatorem psychologii? Musisz trochę być. Trochę tak. Przecież piszesz w magazynie Coaching. Jestem, jeśli miałbym być propagatorem czegoś, to samoświadomość jest ważna. Samoświadomość, czyli co? Wiedza o sobie. Błędów? Wiedza o sobie, co mną kieruje. Co jest za tym, co myślisz, że tak naprawdę jest tym? Powtórz jeszcze raz. Co jest za tym, co tak naprawdę myślisz, że jest tym? Znaczy nie wiem, może się poplątałem, a w każdym razie to jest... staranie się zrozumieć swoją podświadomość, tak? Wiesz co, to tak, ja myślę, że jak już mówimy o tym rynku polskim, to myślę, że jako społeczeństwo jesteśmy bardzo poranieni. Nie wiem, jak jest w innych krajach. No myślę, to że nie jest tak samo. Duńczycy, którzy są w rankingach najbardziej szczęśliwym narodem na świecie, pewnie mają trochę inaczej, nie wiem. Ale mogę mówić jakby o swoich obserwacjach teraz. Ja kogo nie spotykam... Nawet jeśli pozornie wydaje się człowiekiem bardzo szczęśliwym, a czasami już jest, ale rozmawiamy i na pewnym etapie no, ta relacja staje się na tyle intymna, że możemy sobie powiedzieć o sprawach osobistych, to wychodzą trupy z szafy. Ktoś miał ojca alkoholika. Ktoś miał rodziców, którzy obdarzyli go miłością, ale warunkową. Czyli kochamy cię, jeśli przyniesiesz piątkę. A ktoś inny miał rodziców, ale nieobecnych, bo ciągle pracowali. A ktoś inny ma za sobą kilka nieudanych związków i już nie wierzy, że może zbudować udany związek. Ktoś jest, ma orientację homoseksualną, ale nie ma w sobie gotowości na to, żeby co jest zrozumiałe, żeby zrobić swój coming out i żyć z tym, jakby, i żyć szczęśliwie. Boi się innych. Mnóstwo jest takich rzeczy, które nosimy w sobie trudnych, a bardzo też dużo ludzi widzę, którzy na przykład są, jakby, wiesz, się nienawiść w internecie. Są też tacy blogerzy. I mam taką intuicję, tylko intuicję, tak, trudno powiedzieć, że oni tak naprawdę w ten sposób manifestują w nieświadomy sposób jakieś swoje bardzo trudne wewnętrzne przeżycia. W jaki sposób oni dojdą do tej prawdy o sobie i do takiego rozumiem siebie, więc mogę jakoś się zmieniać. Czy to będzie religia, czy to będzie mądra religia, albo jakby... A która z religii jest najmądrzejsza ze wszystkich? Unikam odpowiedzi na to pytanie, a mogę powiedzieć o swojej, że w mojej religii są narracje bardzo pożyteczne, służące człowiekowi i są narracje bardzo głośne, które są szkodliwe i głupie. Te narracje są interpretacją kościoła katolickiego, czy po prostu... Ludzi w kościele katolickim, ludzi, no. Tak. No i to też jakoś jest naturalne, bo kościół tworzą ludzie. Dlatego sobie zaprosimy tutaj księży i pogadamy z nimi, ile mają już majbachów w garażach, czy opłaca się być księdzem i jaką właśnie drogę polecają najlepszą. Jacka Stryczka, on się zna na tych tematach. A Grzeszka Kramera, gadałeś z Grzesiem? Grzesiu jest zamknięty teraz na pół roku i wraca tak, dopiero. Ale polecił mi straszne. Swojego kolegę Jacka Prusaka i właśnie będziemy tutaj się próbowali go ściągnąć. Jest wstępnie zainteresowany. Jezu i ci sami. Sami jezuici. Właśnie Stryczek nie, Stryczek jest normalny. A czemu właśnie ci jezuici? Ja żartuję teraz, ja ich lubię. To jest bardzo ciekawa teoria konspiracyjna, którą ja bardzo chętnie rozkminię, dlaczego Wodek zaprasza jezuitów. Bo oni zawsze są, wiesz gdzie? Z frontu docierania do ludzi poza kościołem. To prawda. I to mi się podoba. To jest jeden z ich... To mi się podoba, że nie siedzą, nie miziają się właśnie po meciorach i mówią, my rozumiemy prawdę, a tamci nie, więc będziemy się za nich tylko modlić. A to mi się podoba. Przypomniałem się taka historia, ale to nie był jezuita, to był chyba salezjanin. Kiedyś byłem na pielgrzymce. Ja nie kumam różnic między nimi. Chodziłem na pielgrzymki, bo najlepsze dziewczyny chodziły na pielgrzymki.
Najładniejsze dziewczyny, serio? Jak miałem 15 lat, chodziłem na pielgrzymki. To cała reszta musiała być strasznie brzydka. Włodek Markowicz. O. No i co z tymi dziewczynami? Taki dżingiel powinieneś mieć, wiesz? Dotykałeś ramienia tych dziewczyn chociaż? No nie tylko, ale zostawmy to. Nie tylko? Czyli coś oprócz tego? Tak. Przed ślubem? No. To bardzo nie chrześcijańskie. Tak, powiedziałem, no nie powinienem powiedzieć no. Powinieneś powiedzieć tak. No jak takie... ty się będziesz tak zastanawiał nad każdym słowem, które wypowiadasz, to można zwariować. Można. Tak samo jak człowiek się zacznie za bardzo zastanawiać, czy jest szczęśliwy, to wpadnie w depresję. Idźmy z tym do przodu, bo mówiłem o kościele i tak, o, właśnie, o pielgrzymce. Wiem, ty zbierasz teraz myśli jakąś? O pielgrzymce. Nie, jest taka rzecz, która była bardzo fajna dla mnie. Do dzisiaj jest taka żywa we mnie. I mieliśmy jakąś przerwę. Dwie anegdoty mi się opowiem, bo ta druga jest bardzo śmieszna. Bardzo chętnie. Ale to pierwsza, nie? I to były tam jakieś wielkie skały, takie bardzo niebezpieczne. No i tam my, dzieciaki, tam powłaziliśmy. Oczywiście chłopcy pierwsi, żeby pokazać, jacy jesteśmy, wiesz, jak duże mamy siusiaki. To metafora była. Duże. No, żeby na tą górę wejść, trzeba było mieć... Bardzo tak, duże. Tak. Mhm. No ale to było niebezpieczne, mogliśmy spaść, nie? I wielu dorosłych, którzy tam byli, stanęli pod tą górą, zaczęli wrzeszczeć na nas. Co wy robicie? Zabijecie się? Kto was tam doniesie do Częstochowy potem, nie? A był jeden ksiądz salezjanin, który też wyszedł. No i tam siedział z nami. No i później szliśmy dalej. Ja słyszałem to jako trzecia osoba, tą rozmowę. Jeden z tych dorosłych narzekających zapytał, po co ksiądz tam wyszedł za nimi. A salezjanin odpowiedział, no bo jestem salezjaninem i mam być tam, gdzie jest młodzież. Bum! A dorośli tak, co? To super to było. To my jeszcze możemy się zachowywać jak młodzież? Myślałem, że jak już wyrośleliśmy, to musimy się zachowywać jak dorośli. I młodzież jest nam kompletnie obca. Właśnie to też jest taki jeden z tych ruchów. W mojej książce będzie rozmowa z Jarkiem Szulskim, który jest doskonałym wychowawcą i pedagogiem i zakochałem się w nim. Dobra, i tak ten, kto kupi, to kupi, a ten, kto nie kupi, ten nie kupi. Sandra. Bo teraz jest na żywo, a potem przypomnisz to, jak będzie premiera książki. Nie. Wrzucisz na swojego face. Nie. I zdjęcie na Instagram. Nie chciałem się dorzucić do sponsoringu studia, nie wrzucę. Przecież ci powiedziałem, że następnym razem, jak przyjdę, to będę wymalowany tatuażami sponsorów z henny. No ale to nie przyjdziesz następnym razem. Wiesz, po tym całym hejcie, który dostaniesz teraz od ludzi, bo wiesz, bo zapraszam człowieka, który jest pokorny. Tak? To się nie klika. To się nie klika, stary. Zapraszam człowieka, który myśli sobie, na tym, co wy myśli sobie budowaliście, że ja jestem pokorny. Ja jestem tak strasznym narcyzem, zdiagnozowanym zresztą. Czyli ty tylko gadasz o tej pokorze, bo ci jej brakuje. Bum, kolejna diagnoza psychoterapeuta Włodek. Żółwik. Co? Nie, bo ja tak mam pewnie. dlatego się zastanawiam, czy ty możesz mieć podobnie. Ale mi się wydaje, że ty możesz mieć problem z pokorą, bo tobie się może podświadomie wydawać, że ty jesteś naprawdę dobry. Ale ja myślę, że jestem dobry. Nie wiem, czy... Znaczy, jak mam dzisiaj siebie opisać, przez mój warsztat zawodowy, to myślę, że jestem dobry i mam swoje aspiracje, żeby być jeszcze lepszym. No to bardzo zdrowe mi się to wydaje. No tak. Tylko, że też to tak może być taka odpowiedź udzielona, bo tak dostałeś, wiesz, tak dostałeś polecenie od psychoterapeuty, tak. Żeby mówić, stary, jak tylko cię wykryją, jak tylko cię nakryją, że ci brakuje tej pokory, to mów tak... Zdaję sobie sprawę ze wszystkich swoich wad, z wszystkich swoich zalet, pracuję nad wadami, a z zalet jestem dumny i się ich nie wstydzę. Konrad Krukowski powiedziałem. Mam powtórzyć po tobie? Nie wiem. Nie. Zgubiłem się. Nie, zanim przyszliśmy tutaj, włączyliśmy stream i live i record, gadaliśmy o poprzednich pracach Konrada To jest bardzo miłe, jak ludzie mówią, że jestem pokorny, a ludzie, którzy znają mnie bliżej... To właśnie pokazałeś swoją niepokorność właśnie w tej chwili, kiedy ja tutaj zmieniam temat, wchodzę, a ty... Nie. To jest moja ostatnia chwila, muszę jeszcze tylko dorzucić to jedną rzecz. Teraz. Go. Też, Konrad. Ale o czym ty mówisz? Zgubiłeś. Bo ja już teraz chciałem powiedzieć o innym to dobra, temacie. To idźmy dalej. Tak, idźmy dalej. Gadaliśmy z Konradem o jego poprzednich pracach, które okazały się bardzo ciekawe, nawet ciekawsze niż to, co robi teraz. Tak, super. Bo już myślałem, że będziemy gadać o ważnych i sprawiedliwych rzeczach, jak być dobrym ojcem. Coś, co mnie też interesuje i coś... Nie rozmawiamy o czym. Nic nie wiesz na ten temat? Nie. Nie znasz się na tym? Nie. Ja czasami żartuję, ale... A mam jeszcze inne tematy na liście, to później do nich Ale wrócimy. O innym żarcie z pielgrzymki miałem opowiedzieć. I zamknijmy temat kościoła, co? Stary, demolujesz mi tutaj cały harmonogram, którego nie mam, ale dobrze. Słuchaj, ale wiesz, jest... Bo pielgrzymka się zatrzymuje co jakiś czas. Super, no. I tam można się napić, czegoś zjeść, ale też załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Są tacy, co próbują. Próbują czy piją? No różnie bywa. No, co znaczy próbować napić się wódki? To jest tak...
Dasz radę. Byli chłopacy, którzy gdzieś tam kitrali piwo wieczorem. O. Nie wiem, czy kitrali, to się tak mówi w Krakowie, czyli ukrywali, pili tak, living chowali on the edge. Się. Tak, i ja tego nigdy nie robiłem. Ty byś nigdy, bo ty jesteś zbyt pokorny i dobry. Biskup trzeba sobie zasłużyć na imię biskupa. W każdym razie była taka sytuacja, gdzie wiesz, ściana lasu, tak z 500 metrów lasu. Jak w nic śmiesznego. I, no i stoi pielgrzymka, tam za to zajmuje powiedzmy to 100 metrów, nie? Ale 500 metrów lasu. Las krzyży. Lasu normalnego z drzewami, sosny, wierzby nie, płaczące. Nie las krzyży. I, nie, las, mhm. normalny las, drzewa, mhm. rozumiesz? Teraz nie ja będzie rozumiem, w Polsce, ale... już wszystkie wytną. Ale pozory nie zrozumiem. I, no i chcesz się wejść do lasu załatwić. Siku zrobić. Tak. Mhm. I 500 metrów ściana lasu, ale gdzie nie pójdziesz, to ktoś krzyczy, że zajęte. 500 metrów i gdzie nie pójdziesz, to znaczy, że co, ile stali obok siebie? Nie co wiem, ale metry? No to jest moja anegdota. A to widzieli swoje siusiaki wtedy. Idźmy dalej, bo ty wchodzisz już zbyt głęboko w ten las. Ja nie wchodzę głęboko. Wracając do... Konrad, musisz wrócić, bo audycja trwa. Wracając do twoich poprzednich prac. Konrad, zanim stał się słynnym blogerem, to pracował w marketingu. I w marketingu pracowałeś jako kto? A jako grafik, później jako senior grafik designer, a później jako art director. To bardzo poważne tytuły. I napisałeś w swoim tym blogu, nie? Tam blogiku, co masz, aha, taki malutki. Przestałem mówić ludziom, co powinni kupić, żeby poczuć się lepiej. Pytam, co jest dla nich ważne teraz. Ja tak napisałem gdzieś. Tak napisałeś, żeby pokazać przeskok z tego, jak pracowałeś kiedyś, czyli mówiłeś ludziom, co mają kupić, żeby poczuć się lepiej. A teraz w tej nowej pracy, czyli reportażysty, tak, pytasz, co jest dla nich ważne. Jak się czujesz z tym przeskokiem? Wiesz co, ja myślę, że dzisiaj też robię marketing swój własny. Nie mówię, że będzie książka zaraz. No wiem, nie mogłeś się powstrzymać, mimo że to miała być audycja taka dwóch gości, siedzi i gada o ciekawych rzeczach. I więc jakby nie chciałbym dewoluować marketingu, bo jest też ważny i pracują w nim świetni ludzie, a to zdanie mi się nie podoba dzisiaj, musiałem je dawno temu napisać, bo w nim jest dewaluacja. I taki przeskok, że robię coś lepszego i szlachetniejszego. Ja też to przeżyłem. Pierdololo. Też to przeżyłem. Jak tylko skończysz robić jedną rzecz, na przykład lekostroniczej, zaczynasz robić drugą rzecz, co ci zatem mówisz, tam to było też, do dupy. Ja też wtedy miałem taką potrzebę, żeby kolegom z marketingu udowodnić, że robię coś lepiej, że mi się udało. Bez sensu. To była jakaś taka... Miałeś prosty deficyt, stary. To tak. Jak ludzi, bo jestem człowiekiem, wiesz. To nie jest tak, że jestem jaszczurką, mogę zdjąć głowę i zobaczysz kosmitę. Widzisz, a David Icke jest jaszczurką. Okej. A Jezus był czarny. Tego nie wiemy. I nie było Holokaustu. Tego też nie wiemy, ale wytnę to. I no, a jakie było pytanie? Bo pracowałem w marketingu, tak. No i przeniosłeś się... Po co się przeniosłeś, żeby mówić o tym, co jest ważne? Żeby pytać ludzi, co jest ważne. To jest... bo sam jestem tego ciekaw. Ale coś przeskoczyło? No bo nagle, wiesz, to była ciepła posadka, pewnie dostawałeś dużo pieniędzy. Tak. Dostawałeś dużo pieniędzy, teraz też dostajesz dużo pieniędzy? Podobnie? Tak, ale z przerwami. A jak zaczynałeś, nie dostawałeś w ogóle? Czyli szedłeś w nieznany, nie zarabiałeś w momencie, nic. W którym przestałem pracować w marketingu, wiedziałem już, że będę robił projekt Halo Człowiek, który był dla mnie finansowo dobry. Czyli okej, czy jakby nie było tej przesiadki finansowej? Nie, to było bardzo bezpiecznie się przesiadłem z jednej funkcji na drugą. Bo jesteś odpowiedzialnym ojcem i mężem. No już miałem, tak, miałem już dziecko i wiedziałem, nie możesz sobie pozwolić na takie... Dobrze by było, żeby to dziecko tam raz w tygodniu dostało suchą bułkę. Musisz mi pomóc ogarnąć takie rzeczy, bo wiesz, ja na razie tylko jedyne, co robię, to przepalam pieniądze. Zrobię studio, jednak daję, nic z tego nie ma. Pieniędzy z tego żadnych nie ma. No ale już mówiliśmy się, że będziemy malować się henną i będziesz miał lokowanie produktu i ci ludzie zapłacą. Tylko kto to załatwi? I jakie pieniądze z tego są? Ile to jest tysiące? Nie wiem. Ile to jest na miesiąc można wyciągnąć z takich rzeczy? Nie wiem. Na szczęście żona karmi cyckiem, więc mleko jest za darmo. Szanuj karmienie piersią. Bardzo szanuję i powiedziałem, że to jest chyba mój ulubiony aspekt patrzenia w ogóle na dziecko, jak dziecko pije mleko z piersi. Naprawdę, uwielbiam. To, wydaje mi się, że to jest najbardziej wymowny obraz posiadania dziecka, że jedno życie podaje życie drugiemu życiu. I strasznie lubię to oglądać. Okej. Okay. Ja lubię moje dziecko, jak śpi.
Poważnie? Ja nie, bo nic nie można z nimi robić. No właśnie. A to nie, to ja jeszcze nie przeżyłem tego etapu, że na skórze. Moje dziecko jest cudowne i kocham się z nią bawić, ale czasem jestem też tym zmęczony, co jest ludzkie. No. Ty wszystko tak mówisz, tak to jest ludzkie, to jest normalne. Z Tomkiem Suleczkim dzisiaj, wiesz co, a propos tej mojej publicznej twarzy i tej prywatnej, no bo ja mam takie stand-upowe poczucie humoru, czyli bawią mnie rzeczy po bandzie. Korzystaj z niego. I czasami sobie pozwalam. Chciałem was zapytać, co jest gorsze od... Nie zrobimy tego. Ale czasami sobie pozwalam i... Mieliśmy taką sytuację i widzę, że to wzbudza konsternację czasami, jak ktoś zna mnie tylko z mojej pracy. I potem też poznaję, to jest taki papierek lakmusowy relacji. Czyli jak ja rzucam żartem, który jest dla mnie typowy. Zaraz podam przykład jakiś, żeby oddać atmosferę. I ktoś wzbudza w kimś konsternację, to znaczy, że nie jesteśmy jeszcze blisko. A jak ktoś się śmieje... Może ktoś ma po prostu inne poczucie humoru. Albo przynajmniej ktoś to nie dziwi, że ja tak powiedziałem, to znaczy, że już jesteśmy bliżej siebie. Nie, to tak jakbym ja bym się spotkał z Maćkiem Dąbrowskim i on by sypał żartami swoimi, ja tak, stary, to jest słabe. To znaczy, że nie miałbym... To jest inna sytuacja. Czemu? Bo żarty Maćka Dąbrowskiego są słabe, a moje są śmieszne. No ale to jest według... jest jakaś komisja powołana do tego? Ja żartuję teraz oczywiście. Niektóre żarty Maćka są bardzo okej, niektóre moim zdaniem nie nadają się do przestrzeni publicznej, ale to jest moje zdanie. To jest tylko twoje miliony zdanie. Widzów Maćka myśli inaczej niż ja. No, no okay. A jakbyś... Czy to, że miliony much jedzą, co jedzą? To... Nie, ale jest inne przysłowie, no. Że jak 5 osób mówi ci, że jesteś pijany, to... Idź do domu. Idź do domu. No ja się zgadzam z tym przysłowiem. Więc i w jednym i w drugim jest coś na rzeczy. Czyli nie czujesz się gorszy jako bloger od ludzi, którzy wydają swoje felietony w czasopismach i w magazynach, mimo że też wydajesz w jednym czasopiśmie. Tak. Wiesz co, czy czasami czuję się warsztatowo gorszy? Na przykład wielu reporterów dużego formatu, samego faktu nie. A czułeś się wcześniej kiedyś gorszy? Tak. I co się zmieniło? Bo pomóż mi, bo ja się trochę czuję gorszy. Dostałem nagrody, które oni dostają, na przykład. I to ale była dla mnie taka informacja zwrotna od świata. Kategorii internet. To nie jest ta sama kategoria. Dobrze, ale na przykład, dostałem zaproszenie na przygotowanie materiału do dużego formatu. I to jest taki trochę reporterska mekka. Więc i to było też dla mnie taki pewien element weryfikacji, bo jeśli oni mnie zapraszają do współpracy, to znaczy, że przynajmniej mają nadzieję, że materiał, który przygotuję, będzie dla nich odpowiedni. Ja miałem taką, my byliśmy razem z Konradem na warsztatach Film Spring Open w Krakowie, to było w Krakowie. I ja tam idę jako youtuber. Nie? Okej. Okay. No byłem tam jako youtuber. Okej. Okay. I było wystąpienie i pokaz filmu Tomka Wasilewskiego. Mówiłem ci o tym, czy nie? Nie. Oglądam ten film i potem przychodzi Tomek i daje wystąpienie i mówi. I tak oglądam i słucham i sobie myślę, o kurde, ale ja jestem daleko za tym. Być może to prawda. To nie jest być może. Znaczy inaczej, to jest inna stylistyka, inna wrażliwość, trochę inne podejście i tak dalej, ale żeby zrobić coś takiego, co on robi, czy inni ludzie, bo ja też nie chcę go używać jako wielkiego przykładu, ale inni ludzie, którzy robią rzeczy, które ja po prostu cenię, to sobie myślę, och, jak ci dużo brakuje. W sensie, że maks na co cię stać, to program w internecie. Okej, i co złego jest w takiej ocenie? Jeśli ona jest adekwatna. Że czułem się jak psi klocek wtedy. Że 3 dni chodziłem z truty, sobie myśląc... Okej, potrafię to zrozumieć, chociaż wydaje mi się, że w jakim stopniu mam to za sobą. I moim takim reporterskim wzorem metra jest między innymi Mariusz Szczygieł i Wojciech Tochman. I oni. Ty mam sobie znaleźć wzory. No i poczekaj. I jak napisałem swój pierwszy reportaż i zobaczyłem reportaż Wojciecha Tochmana i swój reportaż, to myślę sobie, ale wstyd. Nie powinienem tego robić ani publikować, bo oszukuję ludzi. Ja w ogóle nie powinienem mówić, że to jest reportaż. Ale to była twoja ocena i wiedziałeś, że to jest obiektywnie, ale wiedziałeś, że to jest obiektywnie gorsze? Tak. Bo też, wiesz, jakby moje odczucie i moje różne deficyty w poczuciu własnej wartości to jedno, ale czasami widzisz teksty i umiesz ocenić, jak masz też pewną wiedzę teoretyczną na temat tekstu. Tak. Tylko, że panowie, ten tekst, który ja porównuję, to jest ich 200 tekst, a ten, który ja mam, jest moim 5. Więc ta ocena jest kompletnie nieadekwatna. I dla mnie dużo ciekawsze jest to,
Że mam ten wzór, on jest dla mnie ważny, bo do czegoś dążę. Oczywiście nie jeden do jeden, bo też jest pewna, mój rys w tym jest konieczny, nie? Indywidualne cechy mojego pióra, mojego ucha do słuchania bohaterów, mojej wrażliwości, ale jest pewien rys, do którego dążę. Teraz dla mnie bardzo ważne jest to, też bez szaleń, bo trzeba żyć, nie? I zamiast żyłować, czytać 20 reporterską książkę, warto się spotkać z przyjaciółmi. I zbierać na dowcipy, poopowiadać sobie. Więc ten balans jest ważny, ale zmierzam do tego, że dla mnie bardzo cenne jest to, że patrzę na swój pierwszy reportaż i ostatni. Jeśli tu jest Wojciech Tochman, a tu jest mój pierwszy reportaż. To troszeczkę zbliżyłeś. Ten ostatni jest bliżej. Zaryzykuję to, że tak zbliżam się. I myślę sobie, wow, to jest niesamowite, że w tak krótkim czasie nauczyłem się tylu rzeczy. I wiesz co, i to mi daje wielką radość. Marysia Organ jest autorką największego, najcenniejszego komplementu, jaki kiedykolwiek w życiu usłyszałem na polu zawodowym. I prawie się rozpłakałem tak autentycznie, jak to usłyszałem. I nawet jak teraz sobie to wspominam, to wraca we mnie wzruszenie. Dawaj. Bo ona powiedziała, Konrad, ty bardzo świadomie pracujesz nad swoim pisaniem. A ona zwykle, ja ją proszę często o informacje zwrotne do moich tekstów, bo ona ma świetne oko do tekstów i wyczucie. No i my mamy w naszym kręgu kulturowym tak, że jak ktoś prosi, daj mi informację zwrotną, to rozumiesz, skrytykuj, pokaż te słabe strony. Ja uczę ludzi, że jak ktoś prosi o informację zwrotną, to trzeba powiedzieć mu pełną informację zwrotną. Czyli coś ci się podobało, to też mu to powiedz. No ale przywykłem do tego, że Marysia wraca do mnie z uwagami krytycznymi, co jest zrozumiałe, no bo chodzi o to, żeby poprawić tekst. I ona nie powiedziała, że tekst jest super, to często od niej usłyszałem, ale powiedziała, że ja bardzo świadomie doceniła proces, mój wysiłek. No i to jest niesamowite. I teraz gadałem ostatnio z Jackiem Santorskim o tym, jak chwalić dzieci, żeby się też nie zwariować na takie psychologiczne doceniam wysiłek, który włożyłeś w tą pracę. Jak widzisz, że rysunek jest zajebisty, to powiedz zajebiste, nie? Bo to jest twoja ekspresja. Mam powiedzieć dziecku, że jest do dupy? No to inny przykład. Chłopak wchodzi na górę, wspina się i jest już blisko i mówi, tato, patrz, nie? No i jak wyjdzie, to możesz powiedzieć zajebiście, wyszedłeś, ekstra, nie? A jak spadnie... No, zależało ci się, skurczysyn, trzeba było wyłazić na to, trzeba było na to wyłazić, to domu siedzieć. Możesz sobie pozwolić na ekspresję i powiedzieć, cholera, no mogłeś się zabić. Dokładnie, ty głupku. Ale wiesz co, i to jest fajne, i to jest taka wielka lekcja dla mnie, że siadasz potem z tym synem czy córką, córka też się może wspinać na skały. Nie, bo to nie jest kobiece, moja córka nie będzie się wspinać na skały, ona będzie chodzić w różowych ciuszkach i słuchać muzyki dla dziewczyn. Popieram. No. I usiąść z tym dzieciakiem i powiedzieć mu, no nie wyszło, ale ile wysiłku cię kosztowało dojście na ten, gdyby nie ten ostatni wykrót, który było, no. Czyli dąży do tego, żeby cenić wysiłek, a nie sukcesy tak, i wyniki. Albo przynajmniej to zbalansować, bo wynik też jest jakąś informacją zwrotną, nie? Tak emocjonalnie, to, że ktoś docenił proces i wysiłek, który ja wkładam, było dla mnie dużo cenniejsze, niż 1000 pochwał na temat tekstów. I teraz, jak ludzie chwalą moje teksty, robią to często i to jest bardzo miłe, ale to we mnie nie zostaje. A ten komplement Marysi jest we mnie bardzo żywy do dzisiaj. To słychać. No. I co, i tą strategię stosujesz do swojej córeczki? Tak, ostatnio, bo jest rzeczywiście bardzo zdolna, jest bardzo intelektualnie rozwinięta, trochę kosztem motorycznych rzeczy, więc pracujemy nad tym, żeby wycinać, gdzie jest trudno, mogłaby lepiej. I rówieśnicy myślałem, że nie może ruszyć lewą ręką. Nie, czy tam ma problem z trzymaniem kredki, ale jest ultra wygadana i trochę bezczelna i super. To po tatusiu zbiera. Taka hybryda mnie i mamy. Mam wrażenie, że na razie to co najlepsze z nas wyciągnęła. No zaraz się zacznie. Zacznie się i już się trochę zaczyna, ale do czego zmierzam? Przez to, że jest tak lotne intelektualnie i że też moja żona wykonała tytaniczną pracę, ucząc ją różnych wierszyków, piosenek w formie zabawy, dla nich obu to jest frajda, Wilka potrafi nauczyć tam wierszyka w przedszkolu w ciągu 5 minut, a innym dzieciom zajmuje to dużo więcej czasu. I pani, nasza pani Justynka, powiedziała do mojej żony, że Liliana ma najlepszą pamięć w grupie. Najlepszą pamięć w grupie. Najlepszą, ale spośród ilu? Tam jest, nie wiem, 20 dzieci. Żadne wyzwanie, stary. Bądź najlepszy na świecie. Ale ja mówię poważnie, a ty heheszkujesz, no. Daj, bo wytrącisz mnie z tego stanu i zaraz znowu będę heheszkał i będziemy mówić o tym, że Holokaustu nie było. Jak Kamila wróciła do domu, wiesz, dla rodzica, stary, usłyszeć, że twoje dziecko jest najlepsze w czymś, super przyjemna sprawa.
I Lilka się bawiła w kuchni i Kamila mi o tym mówiła. Ja bardzo świadomie zareagowałem, hej, nie róbmy tego. Mhm. Nie mówmy naszej córce, że jest najlepsza w klasie albo że jest lepsza od innych i z tego jesteśmy dumni. Mhm. Powiedzmy jej, że świetnie, że tak szybko się nauczyłaś wierszyka. Bardzo się cieszymy, nie? Że jesteś zdolna. Czyli mówmy prawdę, ale podkreślajmy jej sukcesy. Czyli ona wie, że jest najlepsza w grupie, czy nie? No nie wiem, czy to odnotowała, bo bawiła się obok nas. Mogła to odnotować albo nie. Mm-hmm. Ona ma też 3 lata, więc wiesz, jakby nie rejestruje tak na długi czas tych wszystkich rzeczy na chwilę? Rejestruje, nie wiem na ile świadomie, na ile nie, ale no nie dajmy się zwariować, że jeden nie do końca idealny komunikat zabije dziecko, no i będzie kaleką emocjonalnym do końca życia, bez przesady. Ale bardzo bym chciał, żeby jej poczucie wartości było zbudowane na relacji z innymi ludźmi, ale nie na takiej relacji porównawczej, że jestem wartościowy, jeśli jestem lepszy. To jest bez sensu. No to dobre, co powiedziałeś. Że jestem wartościowy tylko wtedy, kiedy jestem lepszy. I zawsze jest coś lepszy i zawsze jest coś gorszy. No ale nie. Ale kiedy już będę najlepszy na świecie, to już nie będzie nikogo lepszego. Nie ma takiej możliwości. Właśnie, to jest ta iluzja. A co jeśli jestem biegaczem w lekkoatletyce i jestem kuźwa najlepszy na świecie? Dzisiaj. Co wtedy powiesz? A za 5-10 lat znajdzie się ktoś, kto popije dokładnie, twój rekord. Ale daj mi się nacieszyć dzisiaj. I dzisiaj będę się czuł najlepszy. Po to tylko, że jak ktoś mnie przybije za rok, żebym skoczył z mostu. No, bardzo, a to mówię też z autopsji niestety, że bardzo źle jest być uzależnionym od bycia najlepszym. Tak. Ja lubię być najlepszy. Lubię wygrywać konkursy, ale nie chcę być od tego uzależniony. Ostatni będą pierwszymi, Konrad. A ty ciągle starasz się być najlepszy, zamiast być ostatnim. Ty w ogóle masz priorytety poprzestawiane. Jako chrześcijanin katolik wydaje mi się, że w swą stronę idziesz, bo ty idziesz do góry. Powinieneś iść w dół. A słyszałeś o tym, że trzeba pomnażać talenty? Jest też taki fragment z Piśmie Świętym. Nie wyrywaj zdań z kontekstu, Konrad, to nie ja wyrywam, tylko ty sobie interpretujesz to, co ja mówię i dopiero wtedy sobie dodajesz. Wiesz co, ale jak chcesz o tym gadać, to będziesz miał tu stryczka, bardzo mądrego księdza, on ci wszystko wytłumaczy. Będziemy gadać o takich rzeczach, jak filozofia i inne ważne rzeczy. No to super. Zresztą nie będę słuchał gościa, który pracował jako ochroniarz i odbierał telefony w telekomunikacji polskiej. Jakie ty masz kompetencje do wyrażenia czegokolwiek? Żadne. A to też jest mega krzywdzące. To jest mega krzywdzące. Że co, że ludzie, którzy nie mają wykształcenia, nie mają kompetencji? Nie, że myślenie, że ktoś wykonuje obiektywnie, powiedzmy, prosty zawód, że on nie ma nic do powiedzenia. To jest mega krzywdzące. To nie jest mega krzywdzące, bo ty się nie możesz czegoś dowiedzieć od drugiej osoby, co on ci może powiedzieć ciekawego, tylko lekceważysz tę osobę, a wydaje mi się, że nie ma dla niektórych, może nie dla wszystkich, nie ma nic bardziej bolesnego niż poczucie bycia lekceważonym, nie? Gadam już 2 godziny. Nie, godzinę 16. Konrad, zresztą to jest taka audycja, że tu się nie patrzy na to, ile gadamy, bo jest tak ciekawie, że moglibyśmy gadać 7 godzin, i tak nikt by nie wyłączył. Dobrze. Jeśli chodzi o wykształcenie i o zawody, które ludzie wykonują i ich kompetencje do wyrażania różnych rzeczy. To jest tak. Ja uważam, że każdy człowiek, prawie każdy człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia, bo ma pulę swoich doświadczeń różnych. I na swój sposób jest unikalny, chociaż jesteśmy ludźmi i kierują nami bardzo podobne mechanizmy. Mhm. To jest jedna rzecz. I to jest jedna strona. I wszystkim ludziom należy dać głos. Znaczy, szanse, że jeśli chcą mówić, to warto ich dać im szansę, wysłuchać ich. A jak czasu zabraknie dla wszystkich, to wtedy komu? No to jest realny problem. I teraz natomiast mówimy też o wykształceniu, o doświadczeniu, na przykład bardzo specjalistycznym doświadczeniu, jeśli ktoś chce się wypowiadać na tematy naukowe. Bo wiedza pomaga w zrozumieniu świata. Mhm. Z tego prostego powodu, że wiesz, no jeśli masz książkę w języku angielskim i znasz tylko 30% słów z tej książki, to nie zrozumiesz jej tak, jak ten człowiek, który zna 100% słów i konstrukcje gramatyczne. A jeszcze lepiej zrozumie tą książkę człowiek, który zna 100% słów, wszystkie konstrukcje gramatyczne i kontekst historyczny, w której ta książka powstała na przykład. Mhm. I biografia autora, żeby też wiedzieć być może, co kształtowało jego punkt widzenia. No i teraz, czyj głos jest bardziej wartościowy? Na poziomie szacunku drugiego człowieka i pewnej ciekawości ludzi, to wszystkie te głosy są równe. Ale na poziomie bycia bliżej faktów i bliżej rzeczywistości, no to głos tego ostatniego jest najbardziej wartościowy, bo on ma największe kompetencje, żeby o tym opowiedzieć.
Rozumiesz. Bardzo trafnie to ująłeś. Teraz się zastanawiam, jak to się ma w kontekście postprawdy i tego, co się dzieje na świecie, że teraz każdy głos jest wartościowy i każde zdanie powinno się liczyć. No nie. Może nie jest tak. Okej. Każdy głos jest wartościowy, ale nie każdy głos jest wartościowy tak samo. I mają inną wagę. I teraz mówimy o dwóch poziomach wartości. O takim prawie człowieka do wyrażania swojej opinii. I tutaj wszyscy mają dokładnie to samo. I świetnie, że internet jest demokratyczny. Bardzo. Oczywiście jest też kwestia nie ranienia innych osób, ale to mówimy o czymś innym. Ale ja bym bardzo, no wiesz, jeśli chcę usłyszeć coś o kryzysie uchodźczym, to chciałbym, albo w ogóle o uchodźcach, to głos Wojciecha Jagielskiego, który jest reporterem wojennym, był w tych wszystkich tych krajach, zna tą kulturę, zna jej zagrożenia, bo ich doświadczał, zna też specyfikę polską, bo był korespondentem PAP-u, Państwowej Agencji Prasowej. A nie. Przy okazji mam poczucie, że jest też moralnie jakby wartościowym człowiekiem, na tyle, na ile mogę, ja go znam tylko z działalności publicznej, ocenić, ale podejmuję ryzyko się takiego, że to mam takie poczucie, to jego zdanie ma dla mnie większą wagę niż zdanie anonimowego człowieka, który udostępnia post z, nie wiem, niezależna.pl i pisze jebać Arabów. A co jest, no to, no, dla mnie chyba też. A co z ludźmi, którzy mają swoje blogi, w których przekazują prawdę? Jeśli przekazują swoją prawdę, tak, i podkreślają, że to jest ich prawda, super. To ja wtedy decyduję, czy to jest dla mnie ciekawe, czy nie. Czy chcę coś z tego wziąć, czy nie. Ale to jest prawda taka obiektywna, której ty nie znasz, bo korporacje dbają o to, żebyś nie znał prawdy. Mówimy o Justynie Mazur, która nie jest psychoterapeutką ani psychologiem, a dzieli się wiedzą taką ogólną o psychoterapii na swoim blogu, ale ma swoje doświadczenie. I Justyna uczciwie mówi, że to jest moja prawda. Moja prawda w tym sensie, że dzielę się swoim doświadczeniem. I to jest super. To jest dla mnie bardzo cenne. Mhm. Ale jeśli o psychoterapii chciałby mi mówić każdy, no nie, to ja bym chciał, żeby to był ktoś, kto ma certyfikat, nie wiem, Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego. Albo na przykład paszport Polsatu chociażby. No paszport Polsatu uprawnia do mówienia o psychoterapii i o uchodźcach też zresztą. No do wielu rzeczy tak, paszport Polsatu. No, otwiera wiele. Czyli jakbym miał... Miałeś niebieski czy czerwony, bo wiesz, że były dwie wersje. Ja nie miałem w ogóle, bo my byliśmy z takiej rodziny średnio zamożnej zawsze. Ale to wszyscy dostawali paszporty Polsatu pocztą. Nie, jak? Tak, dostawałeś pocztą, w szynce pocztą. No dobra, paszport, ale ja jestem z Ukrainy, Ukraińcy nie dostawali. Okej. Okay. Szachmat. Szachmat to isto. Znaczy, że nie, bo wierzący. Szachmat. No ale tak, no. Nie dostałem nigdy paszportu Polsatu. Nie miałem nigdy wizji ani nic. Miałeś wizję TV albo cyfrowy Polsat? Miałem Polsat cyfrowy, nie, ale Polsat miałem. Ten pierwszy Polsat. A to ja nawet Polsatu nie miałem. Z drużyną A. Ja strasznie chciałem mieć Polsat w latach 90. Ale miałem czarno-biały telewizor. Zaprosiłem na swoje urodziny 10 kolegę Mateusza Pawelca. Stary Mateusz Pawelec teraz siedzi i tupta nóżkami. On to mnie. Mateusza Pawelca. Zaprosiłem go, był rok starszy i bardzo go lubiłem. I chciałem, żeby był moim przyjacielem, bo był rok starszy. Ja aspirowałem do niego. Zaprosiłem go na tę urodzinę. I on był u mnie. I się świetnie bawił. I jadł moje chipsy i ciasto, które kupiła moja mama i pił moją Coca-Colę. A na dzień drugi później ja przychodzę do szkoły i wszyscy ze mnie śmiali, że mam czarno-biały telewizor. Bo on im to powiedział i powiedział im to tak prześmiewczo. A ten Mateusz Pawelec. Pozdrawiam cię, Mateusz. Ja cię teraz kuźwa znajdę. Gdzie tego, on mieszka? Z tego, co wiem, to jest teraz bardzo dobrym księgowym i prowadzi firmę rodzinną z mamą. I ja mu dam bardzo dobrą, myślę, ja mu dam dobrą mamą. Myślę, że jest świetnym, bieremy kolegów i jedziemy do niego. Gdzie mieszka? Myślę, że jest świetnym gościem. Mieszka gdzieś koło tu Krakowa? Chyba w Krakowie. To jest stary, co to jest? Podjechać do niego z pałami. Dzisiaj jest chyba jakiś mecz Ligi Mistrzów. Myślę, że bez problemu się znajdzie jakiś fanów. Ustawek. Powiem, że jest ustawka z Mateuszem Pawelcem. Pawelec trochę jak Tumulec. Powiemy im, że to Tumulec. I pojedziemy i będziemy tam. Powiedziałem o tym, bo pierwszy Polsat oglądałem w tym czarno-białym telewizorze. Kurde, jak tak chciałem mieć Polsat zawsze. Taki serial, był taki serial, drużyna A, ale był taki serial Kobra. No, tego nie miałem w ogóle. Był z Davidem Hasselhoffem o samochodzie, który mówił też. Był taki serial no, w tym wtedy. To jest ten. Jak to się nazywało? Rider? Coś Night Rider? Night Rider, tak. Night, a po polsku tak, to było jak? Nie pamiętam. Nocny. Był MacGyver, była drużyna A, był helikopter. Masz? Nie, Masz też był, ale to już później, ale był ten... Co helikopter? Airwolf. Nie znam. Airwolf. I był to taki serial, ja go muszę znaleźć w internecie, bym go chętnie obejrzał jeszcze raz. Był ultra głupi, gdzie był taki łysy gość, miał kamizelkę w panterkę i cały czas nosił kurczaka, takiego jak Krzysztof Gonciarz. A to, nie wiem, taki tak, skiczący? Tak, jakoś nie pamiętam nazwy. A czekaj, coś mi świta. A, ale wiesz co, dużo bardziej mi się w tym czasie podobały seriale w telewizji polskiej. Był lekarz medycyny, Dougie Hauser, pierwszy bloger, którego poznałem. O, to było dobre. Były cudowne jak miał lata tego 80, znajomego, co wchodził przez okno, nie? Cudowne lata 80, 70, takiej grupie przyjaciół.
To nie, to widzę na bogato, to kojarzysz serial. Ja, wiesz, tak jak mówiłem, ja miałem jedynkę i dwójkę i tyle. Nic więcej nie było. Tam coś kombinował, no, tam kiedyś z anteną. Ale drugiego Hausera kojarzysz, bo widzę to, w swoich oczach pewien sentyment. To nie było na jedynce albo dwójce? Jedynka albo dwójka, no, to kojarzę. Tam były ciekawsze niebieski rzeczy. Ekran do blogowania. To faktycznie, to był prekursor blogowania. Wiesz, ja nie wiem, że on był niebieski, miałem czarno-biały telewizor. Dla mnie on był szary. Bieda. A no, kiedy tak byliście kolorowy? Wtedy, jak Mateusz mnie wyśmiał, ja wróciłem do domu taki bardzo smutny. Moje rodzice, a nie przelewało nam się w domu. Czy nigdy nam nie brakowało, ale też nigdy nie było tak, żebyśmy sobie mogli pozwolić na tyle rzeczy. I wiesz co, moi rodzice pojechali... Ja miałem sprośny żart, nie powiedziałem. Na drugi dzień pojechali i kupili kolorowy telewizor. Kolorowy. Żebym ja się nie wstydził. Serio? To dlatego, żebyś się nie wstydził? Ich to zdenerwowało bardzo, że ktoś mnie wyśmiał z tego powodu. Powiedziałeś im? Tak. Przyszedłeś rozpakany? Przyszedł smutny do domu, no i pytali, o co chodzi, ja to powiedziałem. No stary, jadł moje chipsy, a na drugi dzień mi się zrobił taki numer. No, stary, co to za kolega? Gnął cię po prostu nożem w plecy. A potem pamiętam, że go kopnąłem na boisku za to. Bardzo dobrze, że go kopnąłem. I nie tak, że podszedłem z frontu, grałeś mi w piłkę i odbierając mu piłkę, niby przypadkiem, ale tak, że nie ma golenia. Ale tak jak mężczyzna, czy tak, taka pipka taka? No przewrócił się i go bolało wtedy. Więc chyba jak mężczyzna. Czy odpowiedziałeś złem na zło, gdzie tu chrześcijańskość? No, wiesz co, Jezus też wywalił ludzi ze świątyni. Agresja nie zawsze jest złem. Przemoc nie zawsze jest złem. Ten twój przykład z wyrzucaniem ze świątyni to jest pierwsza furtka, do której się uciekasz jak tylko ten, to jak tylko jest jakaś agresja. No nie, no wściekłego Jezusa mamy więcej w Ewangeliach. No, ale dużo więcej mamy dobrego. To już jest jakaś historyczna taka nadinterpretacja. Mamy normalnego Jezusa, który był człowiekiem z krwi i kości. Był Bogiem z krwi i kości. Też. Bóg żywy z Boga prawdziwego. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Był jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem. I 100% Bogiem, i 100% człowiekiem. Nie, że pół na pół. 100% Bogiem i 100% człowiekiem. Stary, tak to się matematycznie wyklucza. Tak przynajmniej naucza święty Kościół katolicki i jego teologia święta. Albo właśnie, bo ludzie tego nie wiedzą. A co jest bardzo ciekawe. Że gdyby nie marketing, pieniądze, sława, bycie pierwszym, byłbym garnitury. Katechetą. Byłbyś katechetą, bo prawie że skończyłeś teologię. Tak. A czemu nie skończyłeś? A, bo zacząłem się zajmować marketingiem. 5 lat studiowałeś, a jak się przechodzi z teologii do marketingu? Super, bo to są studia, które są bardzo humanistyczne. W ogóle pierwsze 2 lata teologii prawie w ogóle nie masz teologii. Miałem chyba 2 teologiczne przedmioty. Masz wstęp do filozofii, historię Kościoła, psychologię rozwojową. Co to jest psychologia rozwojowa? Jak rozwija się człowiek i... Z wiekiem? Tak. Wstęp do psychologii miałem, gdzie poznawałem na przykład mistrzów podejrzeń, czyli Freuda, Nietzschego i tego trzeciego. Marksa. Tak. Brawo. Wygrałeś, toster. No to odpowiedz i wiesz, no i teraz jak masz taką bardzo ogólną wiedzę humanistyczną, i otwartą głowę, bo teologia otwiera głowę. Na co na przykład? Na to na przykład, że Boga może nie być. Jak teologia może... To był wielki szok, bo ja dzisiaj jestem taki pół na pół i trochę rozdrapany, ale jak przyszedłem na studia, to byłem taki ultrawierzący, taka młodzież wszechpolska. Tylko mam nadzieję, tak ludowo wierzący. Nie otworzyłeś głowy za bardzo, bo ponoć jak się za bardzo otworzy głowę, to mózg wylatuje. No, trzeba go mieć najpierw, nie? A to nie jest mój żart. Niestety. Okay. Taki dobry. A czyj, bo chciałem powiedzieć, że słaby. Nie, ale nie chcę nikogo obrazić. Męczyna. Go się nazywa Męczyn. Tym Męczyn? To słaby. Tom Męczyn. Pierwszy wykład. Wchodzi profesor Bafia. Świetny filozof, doskonały filozof. Wielkie poczucie humoru. Szowinista straszny, no ale... może coś się zmieniło. W każdym razie wchodzi i zaczyna wykład ksiądz w koloradce. Wiesz, dla takiego chłopca jak ja, który przyjechał ze wsi do Krakowa. Proboszcz był święty. On mówi... No, jesteśmy na filozofii, moi drodzy, i dla filozofa najważniejsza jest taka konstrukcja być może. Być może Bóg jest, być może go nie ma. I my wszyscy, bo tam takich jak gadków to było 60, wszyscy umarli. Po prostu ksiądz mówi, że Boga może nie być. Cudowne to było. Więc ja dobrze wspominam te studia. Po prostu mieliście na studiach księdza heretyka. Musieli znaleźć i takiego później, i wzięli go na studia. I później wiesz, idziesz do marketingu i rzucasz hasło Chipsy Lays, to był jeden z moich ważniejszych przetargów, który wygrałem w swojej trzeciej agencji, w której pracowałem. Dla Chipsów Lays? Tak, dla Chipsy też robiłem, dla Crunchipsów. Wymyśliłeś hasło dla Crunchipsów? Jakie dobre? Party karty wymyślałem, wspólnie oczywiście z zespołem, była taka kampania. Ale chipsy są niezdrowe, czyli twoja praca polegała na tym, że ludzie chętnie kupowali niezdrowe dla nich jedzenie? Tak.
I jak się z tym czujesz jako człowiek? Bo ja bym się czuł podle. Były takie produkty, których odmówiłem. Że na przykład? Poszedłem do swoich przełożonych i powiedziałem, jakby ja sam nie mogę przy tym pracować z poszanowaniem wszystkich konsekwencji, które podejmiecie. A byłoby świetnie, gdybyśmy w ogóle tego nie robili. Tak, klauzula sumienia. Trzy razy była taka, ale ja wiesz co, klauzula sumienia jak klauzula sumienia. Ja pewnych rzeczy nie chciałem robić, ale uszanowałem to, że mój szef może chcieć je zrobić, to jest jego firma. I byłem gotowy na to, że on mi powie, okej, to musimy w takim razie rozwiązać stosunek pracy. To się nigdy nie wydarzyło. Raz nie wzięliśmy udziału w przetargu, a dwa razy zrobił to inny zespół. I zrobił to lepiej, niż ty byś to kiedykolwiek zrobił. Bardzo możliwe. Jaka była ta akcja dla tych chipsleten, czy cream chips? No nie pamiętam, tam robiliśmy... Na pewno nie, jakie dobre? W ogóle to było, wtedy pracowałem z żoną Kamila Janika, z Justyną. A. I mieliśmy taki dream team, bo my mniej więcej razem zaczęliśmy pracować w agencji Opcom krakowskiej. No i mieliśmy taką dobrą pasę na początku, tam kilka przetargów wygraliśmy. Co się stało? Natomiast teraz mówię ci, wiesz, ktoś mówi, tu masz chipsy i ludzie mają skojarzenie, jedzenie, tam piki sprzedażowe i tak dalej. A ty jak masz taką bardzo dużą wiedzę o człowieku i o świecie, i to z kompletnie innej branży, to możesz dużo wnieść do takiego zespołu, no bo wskakujesz do nich z pomysłami, z insightami. Ale to zawsze tak jest. Jak masz jakieś wykształcenie z branży, która nie jest twoją branżą, to wchodzisz do tej branży zupełnie jakimś nowym takim nastawieniem. Plus, wiesz, no to jest wielka... Studia humanistyczne cię otwierają na bardzo wiele dziedzin, powierzchownie. Ale jak masz taki spis treści w głowie, to łatwo ci dzisiaj, jak masz internet, sięgnąć dalej. Ale to bardzo fajnie, że odpowiedziałeś na pytanie, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Odpowiedzią być może. Widziałem, że tam wcześniej ktoś pytał, czy Bóg jest, czy Boga być nie może. Ma. Być może. To dzisiaj moja odpowiedź jest taka, być może. No ale to jest odpowiedź, która nic nie odpowiada. No chyba, że odpowiada na to, Zakład Pascala. Żeby nie wychodzić z tezą na pytanie, na które nie może odpowiedzieć. Po no to jest pewna uczciwość. No, czy, wiesz co, no teraz wejdziemy na takie straszne tony, ale biorę pod uwagę, że to może być tylko pewien mechanizm psychologiczny, który działa w mojej głowie, ale na dzień dzisiejszy jestem gotów podpisać się do zdania, że w swoim życiu w wielu momentach doświadczyłem obecności Boga. Ale postawmy tu kropkę. Nie! Ja nie mam potrzeby tutaj dawać świadectwa. Dobra, to ja będę mówił. Też tak miałem kilka razy i pytanie dla ludzi, nawet nie dla ciebie, czy dla mnie, jest skąd wiesz, że to Bóg? Nie wiem. I no to jak możesz powiedzieć, że doświadczyłem Boga, jeśli nie wiesz, że to Bóg? To jest pewne ryzyko. I to jest super. I ryzyko w życiu jest ekstra. I w takim razie to jest ten element wiary, że ty wierzysz, że to był Bóg? Ja ryzykuję. A czym ryzykujesz? W sumie niczym nie ryzykujesz. Błędem. No nie błędem, bo jedno mógłbyś powiedzieć, że w sumie nic nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać. Bo jak wierzysz, to nic nie ryzykujesz, nic się w sumie nie zmienia, a możesz zyskać życie po życiu. A to jest zawsze cenne życie po życiu, no bo kto by nie chciał mieć życia po życiu? Nie, wiesz co... Nie chciałby żyć wiecznie? Ucieknę. Chciałbym. Kto by nie chciał? Ale myślę, że bardzo bym chciał zobaczyć się z ludźmi, którzy już odeszli, nie? Ale intelektualnie potrafię dopuścić możliwość, że na przykład to przyjęcie, że Bóg jest życiem wiecznym, jest pewną konstrukcją psychiczną w mojej głowie, która pozwala mi się zmagać na przykład z tęsknotą, za bliskimi, bo mam nadzieję, że na przykład je zobaczy ze swoją babcią, czy ze swoim kolegą Jarkiem. A wiesz, że patrzą na ciebie z góry? To ma znaczenie, czy ja w to wierzę, czy nie? Dla kogoś, kto nas ogląda? Nie sądzę. Dla mnie ma. W rozmowie z Robertem Rientem był taki wątek, on teraz przyszedł do głowy. Ale to fajnie, to sobie pomyślę, jak tu uciec od pytania. Uwaga, czekaj. Wiem. O siusiaku będzie znowu. No, to pierwsze, co bym pomyślał właśnie, jak uciec. Siusiaki, ucieknę w siusiaki. On tam mówi, że miał taką traumę związaną z masturbacją, że no Bóg patrzy, jak on się masturbuje. Dobry ojciec patrzy, jak ty się masturbujesz. No to jest straszne. Nie wyłączyłem telefonu. Więc jak pytasz mnie, to odbierz i pogadajmy na żywo. Nie, nie o to mi chodzi, tylko boję się, że może być edge, a jak jest edge, to wtedy kawaleria jedzie. Ty też nie wyłączyłeś pewnie, nie? No ale nieważne. No, co z tą masturbacją? Twój tata patrzył, jak się masturbowałeś, to odcisnęło piętno na twoim życiu, tak? Konrad, kontynuuj, no, dawaj. Więc jak pytasz mnie, czy mam taką fantazję, czy na przykład... Żeby twój tata patrzył? Mój zmarły kolega Jarek, to zmarł tragicznie w wypadku samochodowym kilkanaście lat temu i bardzo bym się chciał z nim spotkać po drugiej stronie. Czy patrzy, jak ja uprawiam z tego z żoną? To myślę, że nie. Ale czy ma świadomość, co jest u mnie? To myślę, że tak. Co to znaczy, ma świadomość, co jest u mnie? Czyli czyta w twoim sercu? A czasami się modlę i przypominam sobie Jarka. I mam taką intuicję, że on jest w niebie. No bo był dobrym człowiekiem.
No to i myślę sobie, i mówię do niego, nie? I mówię, no stary, jak mnie słuchasz, to szkoda, że cię tu nie ma. Na głos? No różnie. I mówisz prosto do niego? No tak. Znaczy, ja, wiesz, ja tego w ogóle nie mówię z przekąsem. Zresztą w kościele katolickim tylko... wierzymy w świętego obcowanie. Czyli w to, że oni są. Ludzie, którzy są w niebie... Świętych, a nie wszystkich. No tak, ale jeśli ja zakładam, że Jarek jest w niebie... Ale to święci to są tylko właśnie inaczej. Święci to są wszyscy ci ludzie, którzy zostali zbawieni, to są święci. Ci, którzy są w niebie, to wszyscy są święci. I nie coś, co nazywamy świętymi tutaj, na ziemi? Nie, no ich jest dużo, tu jest tylko jakaś pula, tak. gdzie Kościół stwierdził, mamy pewność, że oni są święci. I to jest pierwiastek ludzki, który to stwierdza. No my wierzymy, że jest ten element objawienia. Czyli tak? Tak. Że w tym procesie to jest też Duch Święty. Mm. Ale nie wchodźmy w takie szczegóły, bo to... Wiesz. To są bardzo ciekawe szczegóły. Ja się założę, tak? że ludzie... Stary, żyjemy w czasach skąpanych konsumpcjonizmem i materializmem. Człowieku, no... Ja bardzo chętnie o tym pogadam z kimś. No dobra, z Jackiem sobie o tym pogadam, jak nie chcesz o tym gadać. No, jak już mówimy o mojej religijności, bo jakoś tak znowu wróciliśmy do tego przez studia teologiczne, to ja po pierwsze nie mam potrzeby dawania takiego outside świadectwa. Nie będziesz na portalu Jestem Drugi? Szanuję ludzi, którzy tak robią, okej. Nie wierzę specjalnie w skuteczność takiego działania, natomiast może ci powiem, że to coś daje, bo dobra. Jeśli siada tam na tej kanapie osoba, która jest dla ciebie mega autorytetem i sobie myślisz, ja pierdzielę, on? Wiesz co, na przykład, wiesz, gitarzysta Korna jest dla mnie takim przykładem. Wiesz, co na mnie działa? Jak widzę... Okej, nie chcę pokazywać palcem, bo nie wiem, czy by sobie to życzył ten konkretny człowiek. Ale jak widzę człowieka, który ma uporządkowane życie zawodowe, rodzinę, dzieci, trójkę, przyjeżdżam do niego do domu, bo nocuję u niego w Warszawie. Mhm. I widzę, jak on się opiekuje dziećmi, jakie ma relacje z żoną, jak żona mówi o nim. I on deklaruje w rozmowie prywatnej, że to jest między nim efekt jego wiary, to wtedy sobie myślę, okej. To ja też tak chcę. I to na mnie działa. A nie, że ktoś siądzie w internecie i opowie, że przeżył na każdy ma swoje rzeczy. W porządku. Ja mówię o swoim doświadczeniu. I dla mnie, więc takie świadectwo codzienności jest dla mnie dużo cenniejsze niż... I jak to jest normalny człowiek, a nie... I ktoś, kto jest właśnie życiowo spełniony, tak? Czyli to nie jest ktoś, kto biednie, wiernie i Bóg jest taką ucieczką, bo sobie w życiu nie radzi. A, to też, wiesz, to... Jest pełno dobrych ludzi, którzy są ateistami, jest pełno złych ludzi, którzy są wierzący. Wiesz, mówienie o tym nic nie daje. Ale wiesz, jak słyszę gitarzystę Korna, który mówi ćpałem, chlałem i Bóg mnie uwolnił, to ja mu jestem jest w stanie... Co jest z tym nie tak? Bo ja jestem w stanie mu pokazać pincet, którzy mówią ćpałem, chlałem i psychoterapeuta mnie uwolnił. Rozumiesz? W ten sposób. No dobra, czekaj. No i co? I ja też wierzę, że być może Bóg był obecny w działaniu tego psychoterapeuty. W sensie, że jakby, Tak może być. Natomiast jest tu bardzo wiele znaków zapytania. Ja też mówię, że być może Bóg jest. Są takie momenty, gdzie mam bardzo daleko idące wątpliwości. No ale co jest z tym, jak masz tego gościa, który... Ale to jest super. I to jest ten stan ambiwalencji... Nie może być ambiwalencji, albo wierzysz, albo nie wierzysz, spadaj na drzewo. Bóg se siedzi i robi te checkmarki i podchodzi do niego sekretarka i mówi, ten typ się ciągle waha. Teraz jesteśmy na poziomie żartu, czy serio, bo się zgubiłem? Jesteśmy serio na poziomie żartu, czyli gadamy o serio rzeczach na serio, ale z żartami, sposób, ale rozumiem. Żeby ludzie nie włączyli. Ten stan ambiwalencji, takiego nie, w ogóle ja uważam, że dojrzały człowiek to jest człowiek, który jest gotowy na nie wiem i jest w stanie z tym żyć, chociaż to jest niekomfortowe. Mam cytat, mogę powiedzieć cytat? Śmiało. Wiedzą jest świadomość swojej ignorancji, a nie wiedzy. Czyli wiedzą jest coś tyle, ile wiesz, czego nie wiesz. Jak rozmawiamy o polityce, żeby zejść z kościoła, nie? Ja dzisiaj wiem, na kogo zagłosuję i umiem powiedzieć dlaczego, ale przez ostatnie pół roku, rok mówiłem nie wiem. I bardzo wiele osób nie mogło tego dźwignąć. Jak to nie wiesz? Patrz, co się w Polsce dzieje. Wszyscy tak mówią. A to jest normalne, naturalne. Wiesz, nie wiem. To wymaga siły, żeby się opierać tym takim, wiesz, chodź do nas, my mamy rację. Nie idź do nich, my mamy rację. A czasami spotykałem się z tym, że jestem konformistą, bo powiedzenie nie wiem jest najwygodniejsze, bo nikomu się nie narażasz. To też tak są takie sytuacje. Coś w tym racji jest, bo może jest ktoś taki jak ty, kto poszukuje prawdy i jeszcze wie, że jej może nie znalazł dla siebie i trzyma tą furtkę, nie wiem. Ale jest też pewna grupa ludzi i tak by też daje dowolność każdemu, każdy sobie żyje jak mu wygodnie, która nie wie i nie chce wiedzieć i nie ma potrzeby tego wiedzieć,
bo na przykład polityka ich w ogóle nie interesuje i nie chcą się tym bawić. No nie, to mówimy o innym rodzaju. Czyli nie ty wiem. Powiedziałeś, nie wiem, bo jeszcze badałeś i gdzieś tam się wahałeś. Powiem i nie sobie widziałeś. Rozdarcie. No znaczy, do tej pory mam. No to jest inne niż bycie ignorantem na życzenie. Tak. I to może być to takie konformistyczne albo asekuracyjne, typu ja nie chcę wiedzieć. Wy się bawcie, tylko tak wiesz, no... Ja nie wiem, bo świat się rozdziera, jest cierpienie i myślisz sobie, czy ja nie biorę w tym udziału, bo to nie ja zrobiłem cierpienia to. Cierpienia na świecie jest mniej niż kiedykolwiek, tylko my teraz o tym wiemy, znamy skalę. Tak samo jest z psychoterapeutami i z psychologią, że i tak samo jest z postprawdą. Że tak samo nas kiedyś kłamali, tylko my teraz o tym wiemy, bo mamy internet, żeby to sprawdzać. Jeśli chodzi o kłamstwo, to jest więcej narzędzi niż kiedykolwiek do szerzenia narzędzi, kłamstwa. Tak. No to prawda. Ale politycy kłamali zawsze i kłamią, będą jeszcze długo kłamać. Nawet teraz przecież jak mamy narzędzia, żeby sprawdzać, że kłamią, to i tak kłamią. Przecież jeśli sprawdzasz tu i tu... Moim zdaniem są coraz głupsi. Znaczy, jak patrzę na klasę polityczną z lat 90, to więcej tam było ludzi, z którymi mogłem się nie zgadzać, ale których mogłem słuchać. A teraz coraz więcej polityków to są ludzie, którzy nie potrafią powiedzieć zdania bez błędu. Naprawdę. Ale... Jak teraz była ta akcja w Sejmie, gdzie wszystkie strony nagle odkryło Facebook Live, po każdej stronie, i ci z PiSu, i ci sam z Platformy Nowoczesnej, to w ogóle wow, Facebook Live, 3 lata po tym, jak narzędzie zostało udostępnione wszystkim. Śmiałem się z tego okrutnie. I byli poza takim elementem wejścia w rolę medialną i mówili coś spontanicznie, to było straszne. No naprawdę, nie mogłem tego słuchać. Moja córka ma pełniejszą składnię niż część tych osób, ma 3 lata. I to było coś, co mnie przeraża. Myślę sobie, że są ludzie, którzy stanowią prawo w tym kraju i nie tylko w tym pewnie, bo przypuszczam, że średnią mamy porównywalną z innymi krajami, nie mam tu kompleksów, którzy mają problem ze składnią. Ale wiesz, i w tym jest właśnie problem. Jak gadaliśmy o tym, czyli jaką oni mają kulturę intelektualną w ogóle? No właśnie, słuchaj, gadaliśmy o tym, kto ma prawo mówić i kogo ty masz prawo słuchać albo obowiązek słuchać, kto jest tym, kto powinien mieć głos i czyj głos jest ważniejszy, bardziej merytoryczny. Więc jak ludzie sobie patrzą na ekspertów, ludzi wysoko postawionych na tych szczeblach, których sami osobiście określają jako, kurde mać, jakim cudem ten gość jest tak wysoko, jeśli, tak jak ty mówisz teraz, daj mi skończyć, nie potrafi zbudować zdania poprawnie. Albo jest prezydentem kraju, a nas kłamie, nie? Typu Watergate. I masz ekspertów, którzy pracują dla wielkich korporacji, którzy chcą nam wcisnąć szczepionki i nie dbają o nasze zdrowie, tylko aczkolwiek to, że z tym nie dbają o nasze zdrowie i korporacje, no to trochę... Jest bardzo różnie. Jest różnie, oczywiście, że jest różnie, ale trochę takie po części gdzieś tam dostrzegam sens w tej logice. Oczywiście, bo, że tak. Chociażby z tymi crunch chipsami, no. Czyli przecież crunch chipsowi nie zależy na tym, żeby ludzie byli ale zdrowi. Ale czy crunch chips kiedyś powiedział, że to jest zdrowy produkt? Nie powiedział. No właśnie. Ale bycie jakby zdrowym nie jest na liście ich priorytetów. To jest... Nie jest, no. To jest tylko przekąska, którą jakby raz na miesiąc zjesz. Ma ci dostarczyć przyjemności. Dokładnie, raz na miesiąc zjesz, nic ci się nie stanie. No właśnie, jest przyjemnie. A jak będziesz jadł się 3 razy dziennie, to prawdopodobnie nie będzie to dla ciebie takie zdrowe. Tak, no możesz mieć kłopot z krążeniem. Ale też... Chyba. Ale też... Nie chcę powiedzieć, że jak jesz crunch chips, to masz kłopot z krążeniem. Nie wiem, bo czy crunch chips to ma, wydaje mi się, że za ma. Za chwilę się skończy jakimś strasznym pozwem. To ale czekaj. Crunch chips to ma chyba. Robi te chipsy na oleju palmowym. Możliwe. Który wszyscy wiemy, jest niezdrowy. Mhm. Nie wiem, czy i gdyby im, wiesz, bardziej zależało, no to by robili na rzepakowym, słonecznikowym, czy jakimkolwiek kuźwa innym. Dobre chipsy są po prostu. Jak jesteś mądry i masz świadomość, że to jest przekąska, to będzie ją jadł ja jestem, a 13-latek chyba nie. Ale on, i widzisz, i to jest teraz tak, on powinien mieć mądrego dziennikarza, który robi program dla młodzieży i opowie mu to w fajny, zrozumiały i atrakcyjny sposób. Nie, mądrego sam, rodzica. Sam czasem jem, więc nie będę nikogo pouczał. Nastolatek powinien być otoczony mądrymi dorosłymi. I to wystarczy. Ale gdzie tych dorosłych mądrych szukać, jak jest pełno niemądrych? Ja nie wiem. Staram jaki się, masz ja filtr wybierania być, mądrych, a nie mądrych? Ja staram się być mądrym dorosłym. I co robisz, żeby być? Jak się starasz? Co to znaczy? No, staram się nie robić rzeczy, które będą szkodliwe. Oczywiście to się nie udaje w 100%, bo nie ma ludzi doskonałych, ale no, jak widzisz, jeśli przyjdzie moja córka i chciałbym być obecny w jej życiu, na przykład będzie oglądać YouTube, to z chęcią pokażę... Pokażesz mój kanał? Obiecaj, że kiedyś pokażesz jej mój kanał. To jest wujek Wodek. On robi takie flashbacka i pokażę. Flashback jest bardzo nieinwazyjny. Pokażę Paulinę Mikułę, Arlenę Witt. Jeszcze dzięki. A jak zobaczę, nie wiem, no, przywołanego Maćka Dąbrowskiego, który czasami mnie bawi, no to jeśli będzie chciała to oglądać, to chciałbym obejrzeć to z nią.
Ja przykład tak, to taki model. I ona będzie mówiła, patrz tato, jakie śmieszne, a ty będziesz mówił... Nie, będę ciekaw, dlaczego ją to śmieszy. Ona powie, i opowiem no, jej ona powie, no bo po prostu jest, przecież nie zrobię elaboratu na temat, dlaczego to jest śmieszne. I opowiem jej, dlaczego mnie to nie śmieszy. I ona powie, no to wtedy to kompletnie nic nie rozumiesz. To w ogóle... Ty, stary, wiesz co, nie kumasz, idę do swojego pokoju i się zatrzaskuje. Nie, myślę, że ona powie, no mamy dwie różne perspektywy. I fajnie, ona na pewno powie w wieku 8 lat. Tato, wiesz co, mamy dwie różne... 8 lat to różne... nie będzie oglądać z dupy. Nie? To a w jakim wieku można? Nie wiem. 13? No. Nie wiem, no tak kiedyś się zastanawiałem, ja miałem taki bliźnik, jak byłem bardzo mały, znaczy bardzo mały, miałem 13 lat, 14 kiedy może. Pierwszy raz zobaczyłeś cycki, jak miałeś... 14, 15 lat, do kim szedł fanatyk, trzeba by sprawdzić, 14, kiedy 15 fanatyk. Lat miałeś dopiero, jak zobaczyłeś pierwszy raz cycki? No wcześniej. No, to to pytam. Ja, film Fanatyk, świetny film, naprawdę bardzo dobry, jeden z moich ulubionych. I to był taki film, gdzie on był od 18 lat, bo to po prostu sporo przemocy, ale to jest też taki film, gdzie chłopak sprawdzę, może przyjść i stwierdzić, że jakby od dzisiaj będę nazistą, bo coś go w tym zafascynowało. No. I chociaż film jest kompletnie o czym innym tak naprawdę. No i zadzwoniłem do kina pod baranami. To naprawdę, to kiedy ten film wyszedł? Kiedy miał premierę? A, widziałem go. Zobacz, bo jak masz otwarty, to powiedz, kiedy miał premierę. 2001, przepraszam. Ile miałem lat? 2001 minus 1986. Pisz szybko w Google. Stary, co ty miałeś z matmy? No, nie chcesz wiedzieć, źle miałem. Źle miałeś? Źle miałem. 15 lat wtedy miałeś. 15 lat, film od 18. Ja zadzwoniłem do kina pod baranami. Wiesz, no, normalnie pewnie jakbym przyszedł, kupił bilet, wszedł, nikt by tego nie sprawdzał. Ale ja się bałem, że wiesz, dla mnie wyjazd do Krakowa wtedy to była wielka wyprawa. Co? Nie musisz mówić. I bałem się, że ja pojadę, spędzę w tym mikrobusie w Nysce ileś tam czasu. Mhm. Pójdę do tego kina pod baranami, będę chciał kupić. Bardzo mi zależało na obejrzeniu tego filmu, a oni powiedzą, nie. Ja tam zadzwoniłem i powiedziałem, dzień dobry, ja mieszkam tam 30 km od Krakowa i wyjazd do was to jest dla mnie wycieczka. Mhm. A bardzo mi zależy, żeby ten film zobaczyć i mam 15 lat i czy wy mnie wpuścicie. Bardzo mądrze i odpowiedzialnie. No i co powiedzieli? Ja nie powiedzieli, że najpierw była taka konsternacja. No wiesz, może urząd dzwoni sprawdzić. To prawda, no. Nie? No, jestem. Ale chyba byłem bardzo wiarygodny, bo powiedzieli, no jak przyjedziesz, to zobaczymy, co da się zrobić. Nie powiedzieli mi tak, ani nie, ale... To jest takie oczywiste, że tak. Tak. No, no. I przyjechałem, wiesz, i zamiast kupić bilet, to ja do was dzwoniłem, że mam 15 lat i że chciałem iść na ten seans przy całej kolejce ludzi, którzy tam byli. Też bym tak zrobił. No, umawialiśmy się, no to się umawialiśmy, nie? Ci ludzie szli na inny film i Fanatyka oglądałem sam, więc jedną salę. Czyli nie specjalnie dla mnie był seans, po prostu tego dnia akurat ja sam przyszedłem na ten seans. Mhm. I zacząłem o tym mówić, bo później się zastanawiałem, jakbym chciał ze swoim dzieckiem. Jakby, czy moje dziecko jakby powiedziało, że chce iść na ten film konkretny. Ja bym chętnie je puścił, gdy miał 12-13 lat, tylko chciałbym ten film z tym dzieckiem obejrzeć i potem z nim o tym pogadać. Mhm, nie pogadać na zasadzie, w tym filmie to jest złe, a to jest dobre. I masz tak rozumieć ten film. Nie, chciałbym tylko dać mu szansę, żeby on o sobie opowiedział, a potem ja chciałbym się podzielić swoimi wrażeniami z tego filmu. Bez oceny, która narracja jest lepsza, tylko co jest dla mnie ważne. I dać mu wybór, dać mu taką wolność w tym, ale wolność polega na tym, że masz pewne spektrum. A to nie teoretyzuje się łatwo, zanim dochodzi do takich sytuacji teraz, tak jak sobie o tym gadamy, a jak już przyjdzie co do czego, to jest tak, o kurde. Na pewno. No ale wiesz, to znowu tak jak z reportażem. Mam pewien wzór metra, jakiś punkt odniesienia, on się zmienia. Co znaczy wzór metra? Co to znaczy? Jest coś takiego jak wzór metra, czyli idealny metr w jakimś laboratorium. Wzór metra, myślałem, że metra to zajeździ pod nami. Nie, wzór metra, idealny, bo jak masz tam... Meta czy metra? Metra. Metra, metr, jednostka miary. Myślę, że wzór meta, milimetr, centymetr, metr. No. I jest taki idealny metr. Tak. No bo zawsze masz tam jakieś mikro różnice. Mhm. No, więc mam taki ideał. A o to ci chodzi, że o to, jak się ty gościu, jak się sprawnie posługuje metaforami. Pamiętaj, że jestem prostym chłopakiem z Ukrainy. Nadążaj do mną. W Polsce. Potem dopiero zrobić. Jaką Bochnią? Czy pod Limanową? Gdzie Limanową? Pod Rzeszowem. Jestem z Podkarpacia, jestem z najbiedniejszego województwa w Polsce. Największe bezrobocie. No tak. Miałem szczęście, że rodzice pracowali. Zabrali pracę Polakom. Nie jest tak źle. Nie to, że zabrali, tylko nikt inny nie chciał wtedy pracować. Odebrali pracę Polakom. Nie, aj, nie, uchodźcy. Stop. Uchodźcy z Ukrainy. Nie, że zabrali, tylko nikt w Polsce nie znał angielskiego. Wyrwali. I jeszcze rasa panów przyjechała, bo zna angielski. Moja mama cię ceni i lubi i szanuje, a teraz będzie słuchać tak, jak sobie, a straciłem do niego ten...
Jak twoja mama na imię? Natalia. Pani Natalio, ja teraz mówię całkiem poważnie. Myślę, że była pani doskonałą mamą, skoro ma pani takiego syna. I to, co powiedziałem do tej pory, oczywiście było żartem, ale ja też bardzo cenię Włodka, a myślę, że we Włodku dużo dobrego jest dzięki temu, że to pani jest jego mamą. Czekaj, zapiszę sobie ten moment. Godzina 48, ale jak zobaczy, to powiem tak. No, możesz się kuplować z Konradem. Okej. Okay. Ja to powiedziałem całkiem szczerze teraz. Bardzo szczerze to powiedziałem. Myślisz, że zostałem bardzo dobrze wychowany? No, przed chwilą to powiedziałeś, teraz musisz tylko potwierdzić. Chciałbym kiedyś usłyszeć taki komplement od swojej córki. Tato, nie zepsułeś za dużo. To będzie wystarczające. Super. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? No oczywiście, że tak. Ja tylko daję pauzę ludziom, żeby mogli to przeanalizować sami do siebie. Rodzice popełniają błędy. Wszyscy. Ja też. Już teraz widzę, nie? Ja miałem wczoraj, wiesz co, wczoraj zrobiłem, bo przedwczoraj. Czekaj, stary. Po pierwsze, to mam wrażenie, że czasem sobie myślisz, że to jest... Zaraz, jeszcze 10 minut. Po pierwsze, to mam wrażenie, że czasem sobie myślisz, że to jest twoja audycja. To nie jest, stary. Ja ci chciałem tylko powiedzieć, to nie jest twoja audycja. Ale rozluźniłem się, tak jak nie ja, nie? Że co? Tak swobodnie jest. Tak jakby... Jest swobodnie, tak. I chciałem powiedzieć, że ja miałem taką fazę... Opowiadaj, ja sobie sprawdzę, co ludzie piszą. Niechęci do rodziców. Ale słuchaj, bo to jest ważne, nie sprawdzę, to jest ważne dla mnie teraz. Pierwszy raz to mówię. I sobie myślę, że teraz było głupie. Głupie to było, niedojrzałe. Bo takie, aha, przeczytałem 5 artykułów w internecie o psychologii, o tym, jakie błędy popełniają rodzice. Automatycznie widzę, że u mnie popełnili te, i ja teraz będę im to wytykał. O, stary. Mogę ci opowiedzieć coś o moim tacie? O, proszę. A mieliśmy różne okresy. I takie bardzo złe, i takie bardzo dobre. Ale dzisiaj, jak opowiadam o moim tacie, to pamiętam się od takiej sytuacji, jak w szkole, w liceum. Ja miałem taki czas, że miałem nauczyciela historii, którego kochałem. I z wzajemnością zresztą. Miłość nie podszyta absolutnie seksualnie. Gdyby ktoś miał wątpliwości. Natomiast on uczył nas jak studentów. I nie wszyscy byli gotowi przyjąć ten tryb, więc się nie uczyli i było ryzyko, że nie dadzą matury. No bo, wiesz, tam czytał książkę, byłem jeden sprawdzian na pół roku i tak dalej, i tak dalej. Bo miał zaufanie do nas. No i postanowiono, że go zwolnią. I to go zwolnią w paskudny sposób. A za co? Za to, że był nauczycielem, który... jak opowiadał nam o Grecji, no to wziął nas na boisko i ustawił nas jak chłopiec tebański. Ja byłem chłopcem tebańskim, bo to był oddział homoseksualistów. Przestępstwo też bym go wyrzucił. A nie robił tam sprawdzianu na przykład, nie? W ogóle nasza przyjaźń zaczęła się od tego, że mi dał jedynkę, której nie powinien mi dać, bo to był jeszcze okres ochronny. Ja mu potem strasznie napyskowałem. I wybrnął bardzo mądrze z tego, ale... no i ja później, jak go zwalniali, to zrobiłem petycję, żeby go nie zwalniali. Ale byłem głupim gnojkiem i chciałem wywrzeć presję na dyrekcji, więc napisałem na tej petycji, że kopia została wysłana do Dziennika Polskiego i dostali TVN. Do uwagi. Żeby tego nie zlał. Przyjadą z kamerami. Nie zrobiłem tego, ale uznałem, że to jest taki fajny pomysł, że on się wystraszy. Nie? No i okazało się, że dyrektor dawniej był takim PZPR-owskim aparatczykiem. Mhm. Mu to zostało. No prześmieszny, czyli mam nadzieję, że kiedyś spotkam i powiem mu, co o nim myślę, tak face to face. Teraz celowo nie mówię, które to było liceum i tak dalej, pewnie łatwo znaleźć w internecie. Wiesz, wezwał mnie jeszcze dwóch kolegów, którzy byli drudzy na liście tej petycji, czyli pewnie organizatorzy. Ja byłem pierwszy, no i tam Jasiek i Bartek. I on rzuca hasło, no po prostu fiuto do potęgi. Ale do dzisiaj to pamiętam, nie? Wiesz, to my wystraszeni, pierwsza klasa, tam pierwsze 2 miesiące szkoły. I on mówi tak... wychowawczyni nas też nastraszyła, że w ogóle nas wyrzucą, nie? I mówi tak, no chłopcy, kto was wpuścił w te maliny? Pan profesor, prawda? W domyśle profesor Biliński. Że to on nas podburzył do tego. On w ogóle... Żebyście wy stanęli w jego obronie? Tak, i zrobili petycję i wysłali to do mediów. Aha. Wiesz, nie? Zdziwił się bardzo, że... Ale nic nie poszło oficjalnie do mediów nigdy, tak? Nie, to było tylko takie... nie. Taki straszek był, nie? Mhm. Byłem też wspaniały. Ale oni myśleli, że poszło. Tak. I oczywiście on myślał, że my się złamiemy. A my się nie złamaliśmy. No ja byłem, intelektualnie byłem bardzo zbuntowany i taki miałem taką moralność na zasadzie nie. Ile miałeś lat? No 16, 15, 16, pierwsza klasa liceum. No i finalnie wywalczyliśmy tyle, że zwolnili profesora Bilińskiego za porozumieniem stron, co nie zamykało mu drogi do dalszej pracy.
Mhm. A w ogóle obrzydliwa była ta rozmowa. On na przykład powiedział coś takiego i to była tak akurat sugestia. Bo wy tak bronicie profesora, a skąd wiecie, za co on jest zwalniany? Może on molestował uczennicę z innej klasy? Starym może to... molestował? Nie. I pamiętam, że jak jego zwolnili, ja się zobraziłem na szkołę. O. I stwierdziłem, i nie chodziłeś. Że... stwierdziłem, że pierdolę. Miałem 100 godzin nieusprawiedliwionych. 100? To ile nie chodziłeś? Dużo. A do tego miałem... 7 takie, godzin na dzień? Takie godziny miałem nieusprawiedliwione, że na przykład, wiesz, przyszedłem sobie na pierwsze dwie lekcje, na trzech nie byłem, a na ostatnim wróciłem, bo już mi się nie chciało czytać książek w Empiku. Ale rodzice co? Tak stwierdzili, a on się obraża. Oni nie wiedzieli o tym, oni nie wiedzieli o tym. A, no i tam nabawałeś po prostu. Minęło trochę czasu, tak, minęło trochę czasu. Wagarowałem oczywiście, moi rodzice myśleli, że chodzę do szkoły. Taki włoski strajk. No i teraz niedojrzałość głupia, no, taki, wiesz... Taki nastoletni romantyzm połączony z byciem trochę debilem, no. Uwielbiam takie połączenie. No i... Są mi bardzo bliskie. No i słuchaj, no i w pewnym momencie mam to 100 godzin, regulamin szkoły dopuszcza chyba 20 czy 10 nieusprawiedliwionych, no. I potem z automatu cię wyrzucają. Znaczy, ty możesz sobie szukać innego liceum. No, możesz przynieść usprawiedliwienie od rodziców, że byłeś chory. No 100 godzin, tak? Byłeś chory przez 3 godziny w ciągu dnia, ale wróciłeś tam potem, nie? To było nie do obrony. Mógłbyś opisać nową chorobę, to bardzo dziwnie. No, moi rodzice by tego nie zrobili. Nie napisaliby mi takiego usprawiedliwienia, że... Ale ryzykując wylanie cię ze szkoły, nie zrobiliby tego... Mój tata poszedł do szkoły. I prosił tego dyrektora, ja się o tym dowiedziałem dużo, dużo później, żeby mnie nie wyrzucił ze szkoły. A mój tata działał w Solidarności i robił rzeczy heroiczne, w tym sensie, że no na przykład wymyślił sobie, że zrobią Paschę, ukrzyżują Chrystusa. Mhm. Takie przedstawienie na Wielkanoc w kościele. Mhm. Tylko, że zamiast Chrystusa, to on krzyżował orzełka w koronie. Rozumiesz? Mhm. W okolice stanu wojennego taka manifestacja. To można było pójść za to do więzienia. No, można było stracić życie. Życie nawet. Tak. I no, szczęśliwie mój tato tam no miał kłopoty, stracił prawo jazdy, nie mógł przez długi czas mieć pracy legalnej w związku z tymi swoimi aktywnościami. I on potem stanął twarzą w twarz z człowiekiem, który służył temu systemowi opresji. Mhm. Był aroganckim fiutkiem. Kto mu zostało? Temu człowiekowi nie wiem, bo nie miałem z nim kontaktu od liceum. Potem stracił pracę za jazdę pod prąd, pod wpływem alkoholu i tam były jakieś afery, ale tego nie chcę, to tego nie weryfikowałem, więc nie chcę iść z tym tropem. A w każdym razie, są też ludzie, którzy mają o nim bardzo dobrą opinię, jako wybitnym pedagogu, więc może to są tylko moje doświadczenia. Dokładnie, w każdym razie. Mhm. No, mój tata wiedział, jaka jest przeszłość dyrektora i on prosił go. Nigdy się, wiesz, SB go nie złamało, prawo jazdy mu zabrali, pracy nie znalazł i nigdy się nie ugiął, a przed nim się ugiął, żeby mnie nie wyrzucał ze szkoły, nie? I tak sobie myślałem, wow, to tata mnie bardzo, bardzo kocha, nie? Wiesz, i to jest jedna strona jego ojcostwa, bardzo super, przy całej puli tysiąca olbrzymich błędów, które popełnił w relacji ze mną, olbrzymich. Natomiast na samym końcu, na koniec dnia, ale jak to się, wiesz, no? Masz taki bilans, nie? I widzisz te momenty i myślisz sobie, no dobra, no stary, jaki jest, taki jest, ale kocha mnie mocno, nie? I kumam to. I, wiesz, i ja mam się, teraz, ale... i teraz dlaczego w ogóle opowiedziałem całą tą historię? Dawaj, puentuj, skracaj. Bo no właśnie jak na koniec dnia kiedyś moja córka, z moją córką będę rozmawiał, to ja na pewno popełnię wiele strasznych błędów, nie? Ale chciałbym też mieć takie momenty, które sprawią, że na koniec dnia ten bilans będzie no właśnie taki, że córka powie, no tato, no tam za dużo, fajnie, że nie spieprzyłeś dużo. Ale za błędy też można przepraszać, może po prostu usiąść, tak, tylko to zupełnie szczerze, oczywiście. Z poddaniem i z pokorą przyjść, tak. Powiedzieć, wiesz co? Tak, zjebałem. Przepraszam, nie? No. Ale weszliśmy na koniec na jakieś takie strasznie tony. Bardzo dobre, tylko mnie zastanawia, wiesz, bo tata żyje twój, nie? Tak. No i jak to się, wiesz, bo też się zastanawiam... Mamy dziś super relacje, super. Czasami... A super macie, ale tak, co, obgadaliście to wszystko? Wiesz, bo się nie było takiej potrzeby w ogóle. Jak on to słucha tego i się zastanawia, i ty mówisz, popełnił strasznie dużo błędów, to czy jemu nie jest przykro? No przecież wie o tym, no. Że popełnił? No pewnie. Ja miałem taką sytuację z tatą. Ale jest super już... tatą. Teraz mój tata pierwszy raz ma kartę w bankomacie. W ogóle mój tata zmienił, zaczął pracować. Jest na tam ręcie, emeryturze i dorabia sobie. Jest w ogóle filozofem z wykształcenia, a dorabia sobie jako ochroniarz. Dawaj go tu. Super. Jestem też dumny z jego wykształcenia i z wiedzy, którą ma. I zaraził mnie też w ogóle tym. Mhm. Nic nie mówię o mamie, moja mama też jest bardzo kochana, ale to następnym razem miałbym zaprosić to o mamie.
Ale zmierzam do tego, że no i wiesz, i on tam z 20 lat nie jeździł tramwajem, nie? I ostatnio mu pokazywałem, jak sobie kupić bilet w automacie. No. I to była, wiesz, super to było, nie? Że mogę mu pokazać i on sobie tam potem klikał i mu wyskoczył ten bilet i on się cieszył z tego i że w tramwaju ma taki automat. Chciałem go opisać, jakby miał Downa. Nie. Wziąłem go do tramwaju i on popatrzył i ten tramwaj jechał do przodu i on się tak cieszy, że to jedzie. Nie kumasz. Pokazałem mu stary, automat i tam bilet wyskoczył i on tak, Jacek wow, Santorski, bilet! Jacek Santorski. Wielki polski psycholog. Ostatnio mi opowiadał, jak jego synowie się cieszyli, bo on skumał Outlooka. Co on taki dziwny? Przecież on tam w firmach, korporacjach jeździ. No i wiesz, tata nie ma prawo jazdy, jeździ samochodem. Przez 30 ostatnich lat nie jeździł tramwajem. No i teraz automat jest dla niego nowym doświadczeniem. Za jego czasów tramwaje to jeszcze poza były popychane. Ja nie jestem debilem, a jak byłem w Warszawie pierwszy raz, to metro było dla mnie pewnym zaskoczeniem. Miałem pewną obawę, jak to rozkminić wszystko. Gdzie ten bilet wsadzić, czy z przodu, czy z tyłu. No. Więc hello, dobra, no. Nie będę opowiadał historii o moim tacie, zachowam to sobie na później. Dziękuję ci bardzo, Konradzie, że wpadłeś. I przejąłem ten program. I że co? Że przejąłem ten program. Wiesz co, no są różni ludzie. Są tacy, z których wyciągnąć coś, to będzie kurde mordęga i wtedy ja się muszę pocić. A są tacy, którym się nie da wejść słowo, no bo są w transie. Taki właśnie byłeś ty. Dziękuję ci bardzo, Konradzie. Mam nadzieję, że więcej cię już nie zaproszę, no bo po co? Mówili, jesteśmy na te tatuaże z Henny. To jest taka wiocha robić tatuaże z Henny. Jak już mamy robić tatuaże, to będzie prawdziwy. Wiesz co sobie zrobię tatuaż? Czego zrobię? Krzyż sobie pozrobię tatuaż. Zrób sobie taki sigiel. Wiesz, co to jest sigiel? Nie. Jak zapisujesz fragment z Pisma Świętego, tak sigil? Skrótem. Na przykład sigiel. Ale po angielsku to jest sigil? Nie wiem. Na przykład JK2,4-8. To jest sigiel. To jest sigiel? Nie. Potem ci wpiszę. Pentagram. To znajdź sobie taki fragment w Starym Testamencie, gdzie jest napisane, że nie wolno zdobić ciała. Nie wolno? Co mam powiedzieć Maćkowi Dąbrowskiemu? No piekło. On już jest nie do ratu. Nie ma żadnego tatuażu? Nie. No i na tym to zostawmy. Dziękuję bardzo. A i na koniec jeszcze chciałem wam powiedzieć, że audycja, ta nasza rozmowa jest na SoundCloud i w iTunes dla tych, co lubią sobie słuchać, a nie oglądać i mogą jechać samochodem, włączyć sobie i słuchać. A 27 kwietnia w księgarniach. Ach, Boże, dobra, nara. Tato, trzymajcie się, pa. Reportaże o dobrym ojcostwie. Nara. Cześć, dziękuję wam bardzo. A się ładnie pożegnałeś. A jeszcze logo na końcu.